zaczynamy, witam Państwa, na dziennym posiedzeniu Rady Dzielnicy Zorobek. Otwieram niniejszą obradę w dniu 27 marca. Porządek obrad. Mamy punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa jest za przedstawionym przyjęciem porządku obrad? Ja chcę wnieść uwagę, że przedstawiony porządek obrad, który byśmy podtrzymali, jest trochę taki chaotycznie ułożony. Chciałbym wnieść zmiany. Państwu przedstawiłem propozycję zmian. Chodzi o kolejność zmian. Uważam, że to jest wyjątkowo niefortunne, że mamy podjąć uchwałę o absolutorium. Absolutorium jest oceną zarządu. Przed tym nie poznamy pracy zarządu tak naprawdę. Na ostatnim posiedzeniu żeśmy wnosili pewne wnioski. Czy one zostały zrealizowane? Tego zapewne się dowiemy w punkcie 11 na przedstawionym nam tu protokole. Czyli najpierw będziemy na protokole, a później się dowiemy, czy zarząd zrealizował te wnioski. Wydaje mi się, że to jest zła kolejność. Najpierw powinniśmy dowiedzieć się, co zarząd zrealizował. Tu jest zmianka o rezerwie celowej. Z informacji od posiedzenia zarządu wiem, że tam jakieś ruchy będą. Tak więc to też jakby obejmuje ten okres działania zarządu. Dlatego też uważam, że powinno być najpierw udzielenie nam informacji, co się działo w danym okresie, a potem podejmowanie uchwały o udzieleniu bądź nieudzieleniu absolutorium. To jest jedna z małych wniosków w tym miejscu, żeby dodać jeszcze możliwość rozmowy po tym, jak Państwo przedstawią swoje. Druga jeszcze z mojej strony uwag. Wydaje mi się, że najpierw powinno być punkt udzielenia absolutorium, a potem uzupełnienie składu tego z zarządu, bo to nie jest ta kolejność. I tak jak tutaj Pani Przewodniczącej przedstawiłem te moje propozycje, Państwu również wnoszę o zmianę porządku obrad. Czy ktoś Państwa jeszcze chce w tej sprawie zabrać głos? Dla mnie to tyle, że dyskusja zaraz po tym, jak Państwo przedstawicie sprawę za mnie zakończona. Czy to jest wniosek formalny? Tak. Dobrze. W takim razie, żebyśmy mogli podjąć decyzję o ewentualne zmianie porządku obrad, potrzebna nam jest większość bezwzględna. W takim razie mamy dzisiaj osób 13, ma być większość bezwzględna, czyli 11 osób musi być za. 11, bo to jest bezwzględna większość ze składu rady. W takim razie pytam, kto z Państwa jest za zmianą porządku obrad? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Kto z Państwa jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć osób jest przeciwko. Przepraszam, pięć osób się wstrzymało, nikt nie był przeciwko, ponieważ wniosek nie przeszedł bezwzględną większością głosów, więc porządek zostaje taki, jak został przedstawiony. W takim razie przechodzimy do trzeciego punktu. Mamy rozpatrzenie spraw i wniosku zgłoszonych przez gości przybyłych na posiedzenie. Bardzo proszę Państwa o głos. Proszę Państwa, jestem autorem projektu Rady Żydowskiego, który Państwo w zeszłym roku tutaj poparliście. To jest projekt M69, który jest w trakcie realizacji, w tej chwili przeszedł do realizacji. Na wstępie chciałem Państwu podziękować, że włączycie się aktywnie tutaj w promocję tego projektu w zeszłym roku, tutaj Pani Monice, która tutaj zasponsorowała lotki w zeszłym roku. Natomiast jednocześnie chciałem Państwa namówić, abyście się również w tym roku włączyli podobny projekt, który tutaj powstaje. Jak tutaj Państwo pewnie dostaliście w większości maile, czy wszyscy pewnie dostaliście Państwo maile. Konstruuję kolejny projekt też parkingowy, który ma dotyczyć osiedli LSM, między innymi dzielnicy Rury, który ma zadanie też stworzyć tutaj około 90 miejsc parkingowych właśnie tutaj na osiedlach LSM. No i korzystając z okazji, to chciałem Państwa zachęcić, abyście Państwo również w tym roku tutaj taką inicjatywę, jak zresztą wykazali. No, miejsca parkingowe wstępnie są proponowane na miejscu Mistrzowicza w okolicach tutaj Rybida 8 w budynku i w jadę do kościoła Świętego Józefa, na osiedlu Prusa, tutaj przy szkole i przy sklepie tutaj na ulicy Brzeskiej, na osiedlu Sienkiewicza w okolicach Przechodni, no i na osiedlu Piastowskim w okolicach Głębokiej Glinianej ulicy. Tutaj kilka propozycji padło również z Państwa strony, jeżeli chodzi do lokalizacji, jeszcze na etapie, że tak powiem, tej konsultacji jeszcze, które miejsca ewentualnie będą miały największe szanse, żeby tutaj zebrać jak największą liczbę osób. Tutaj w głosowaniu, no, ten projekt w zeszłym roku to wpadło ponad 640 osób.
Także liczę, że teraz, kiedy można dać wpływ na dwa projekty głos, bo ten sposób się zmienia, jak Państwo wiecie, że tych głosów tutaj będziemy więcej, no i liczę, że Państwo się tym tematem zainteresujecie również przy tej okazji, tym bardziej, że tutaj, jak pewnie Państwo wiecie, w przypadku, kiedy frekwencja w dzielnicy będzie dość duża, dodatkowo jeszcze dla Rady Dzielnicy, tutaj dodatkowe pieniądze dotyczące tutaj funduszów celowych, tutaj dla pięciu najbardziej aktywnych rad, także myślę, że tutaj uda się coś fajnego zwojować w tym temacie. A miejsca, jak mówię, w ramach tego projektu zrealizowane są na etapie zarządu, na etapie przygotowania do realizacji przez zarząd dróg. Z tego, co tutaj mam kontakt z tą instytucją, to no być może się uda tutaj przy wsparciu tej pani, między innymi Moniki, wykonać te prace jakoś w pierwszym, w drugim albo w trzecim kwartale. Pani Moniki Tarkowskiej. Także ten. Także ja dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do czwartego punktu. Przyjęcie protokołu z 8 posiedzenia Rady Dzielnicy. Załącznik, bardzo proszę. W dniu 23 marca rozesłałem Państwu wszystkim uwagi zgłoszone do tego protokołu. Uważam, że w protokole nie zostały odzwierciedlone wszystkie wnioski złożone na trakcie posiedzenia. I moje pytanie, czy głosowanie będzie obejmowało tą poprawioną wersję, którą Państwu wysłałem, czy pierwotną? Poprawioną oczywiście, leży w protokole dedykowanym. Proszę się wykazać. Czyli może zostawić w takim razie parę minut na zapoznanie się z tymi poprawkami, jeżeli ktoś nie zna. Dobrze, 2-3 minutki. Odnośnie tego protokołu. Bo mnie nie było na ostatniej Rady z moim obserwatorium i tu jest jak wniosek. Mam usunięcie drzew przy ulicy Głębokiej, bo mi w Jesiennej chciałam się zapoznać. Bo ci punkcie, które muszę. W wnioskach to było. Ja nie przeczytałam chyba dokładnie tego drugiego, a nie jest. Tam wskazałaby ponownie wniosek o wcięcie dwóch drzew na ulicy Siewnej okolicy budynku Gliniana 32. A z jakiego powodu? Chciałabym wiedzieć, z jakiego powodu. Wniosek zgłaszał pan Kołacki. Temat wycięcia drzew, to samo pani sygnalizowało na jednym z posiedzeń, że z uwagi na mieszkańcy tych siedmych, żniwnych i tych wszystkich uliczek, niepokoją się, że tylko podczas wiku korony po prostu drzewa się łamią, lecą na posesję, że to na jedno z przeszkód powiedziało niedawno, jak pan dobrze pamięta, że pani sygnalizowała, że konieczne jest podjęcie tam jakichś zabiegów. Pozwoli pani, że dobrze. Między innymi jeden z mieszkańców, nie wiem czy mogę podawać z nazwiska, też mi również sygnalizował, że przydałoby się wyciąć te drzewa. I stąd już w tym momencie nie jestem w stanie podać pani daty, natomiast mailem jestem w stanie jeszcze najbardziej wysłać taką informację. Z Rady Dzielnicy, po dyskusji tutaj na Radzie Dzielnicy został wystosowany taki wniosek i nic się w tym temacie nie dzieje. W związku z tym była ta prośba o ponowienie. Są to drzewa, o które pani też teraz zabiega, jest tam chodnik nierówny, prawda? To są te drzewa, gdzie korzenie tych drzew wpływają na tą nierówność tego chodnika w tym miejscu. Ale to nie było chyba, żeby je wycinać, to są najpiękniejsze drzewa w okolicy. Na żniwnej są dziurawe. A tych drzew tak różnie się nie da wyczuć. Ja, że tak powiem, to postuluję w imieniu mieszkańca, tak więc tak jak mówię, nie wiem, czy mogę podać jego dane, natomiast ten temat jakby drzew toczył się na jednym z posiedzeń i tutaj no pani też były sugestie, propozycje, żeby tam zrobić porządek z tą zielenią. Zniwno. Ze wszystkimi tymi ulicami. I taki wniosek był. I to jest nie wniesienie nowego wniosku, tylko że tak powiem powielenie tego, który już się pojawił, na którym żeśmy głosowali. Tylko dla mnie te drzewa z nimi nie nadają. Ale tam wniosek nie o wycięcie, tylko o skrócenie opór ewentualnie. Jeśli mogę tutaj wstrącić o tę dyskusję, wszyscy mogą głosować nad przyjęciem protokołu, a nie ostaniać się nad dyskusją. Ja tylko się chciałam dowiedzieć. Dlaczego? Więc to jest. Jeżeli to wniosek nie wstańca. Dobrze. Czy jeszcze ktoś coś Państwa? W takim
Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 8 posiedzenia Rady w stanie zmienionym? Wszyscy jednogłośnie. Ktoś się wstrzymał, nie widzę. Ktoś był przeciwko. Czyli stwierdzam, że jednogłośnie przyjęto przyjęcie protokołu z 8 posiedzenia Rady Dzielnicy. Przechodzimy do punktu 5. Przyjęcie rezygnacji zastępcy przewodniczącego zarządu. Bardzo proszę. Ja generalnie złożyłem rezygnację, tak jak w rezygnacji wspomniałem, nie widzę możliwości dalszej współpracy z panią przewodniczącą zarządu i wyraziłem się chyba już jasno w tym temacie. Natomiast chciałem bardzo podziękować pozostałym członkom zarządu za współpracę i możliwość tak naprawdę współpracowania z tymi osobami i składam po prostu rezygnację z pełnionej funkcji zastępcy przewodniczącego zarządu. Ja natomiast też bym chciała prosić o głos. W związku z tym, że cała rezygnacja pana Andrzeja Grodzkiego oparta jest na kontaktach ze mną i chciałabym się odnieść do tego i do całej korespondencji mailowej wysyłanej od dłuższego czasu do Państwa, a jakby opisujące moje działania niezgodne w mojej ocenie ze stanem faktycznym. Zacznę troszeczkę może od końca, mianowicie od tutaj też korespondencji pana Gołackiego z panią Lucyną Frydz. Tutaj mam takie bardzo dziwne wrażenie, zresztą od dłuższego czasu, że ktokolwiek w tej Radzie jak się nie zgodził w jakimś temacie, kontekście z panem Gołackim, to jest bardzo bombardowany i poddawany krytyce, począwszy od Emilii Lipińskiej, poprzez panią Lucynę Frydz, skończywszy na mnie. To zawsze pamiętam słowa pana Gołackiego, który mówił, że jego podstawą funkcjonowania w Radzie jest kompromis. Natomiast ewidentnie widzę, że kompromis panu Gołackiemu pomylił się ze słowem kapitulacja. Dlatego, że pan Gołacki nie wymaga ode mnie i nie oczekuje kompromisu, a kapitulacji. Więc wracając do pani Lucyny Frydz, która tutaj weszła w polemikę z panem Gołackim, szczególnie dotyczącą śmietnika na ulicy Glinianej. Pan Gołacki podnosił, że ja wnosiłam o usunięcie tego śmietnika bez poparcia i wniosków Rady, co prawdą nie jest, gdyż właśnie mam przed sobą protokół z 3 posiedzenia, punkt 7, wolne wnioski. Punkt dotyczący usunięcia śmieci kontenera z ulicy Glinianej, zgłaszany przez panią Lucynę Frydz, 5 lipca 2017. Oczywiście za chwilę pan Gołacki, będąc bardzo szczegółowym formalistą, podniesie to, że wnioski wtedy nie były głosowane, bo rzeczywiście przez kilka posiedzeń nie głosowaliśmy wniosku, przyjmowaliśmy to, akceptowaliśmy je lub nie. Z tego co pamiętam, ten wniosek był ogólnie zaakceptowany. Następnie od jakichś 2 posiedzeń głosujemy wolne wnioski. Następnym punktem, które mi zarzuca pan Gołacki, to jest to, że podejmuje pewne decyzje sama i podejmuje je niezgodnie ze statutem, co prawdą nie jest, bo paragraf 17 punkt 5 statutu mówi dokładnie o tym, że mam prawo podejmować decyzje, kierować bieżącymi sprawami i reprezentować dzielnicę na zewnątrz i też to robię. Ponieważ... Proszę poprawnie przeczytać ten paragraf. Przewodniczący zarządu organizuje pracę zarządu oraz kieruje bieżącymi sprawami i reprezentuje dzielnicę na zewnątrz. Dziękuję.
Ja przepraszam tylko Pani Przewodnicząca, miłość boską. Nie ma tego punktu w naszym porządku. Zobaczcie sobie Państwo sprawy poza. Mnie to nie interesuje. Naprawdę. Jakie macie też sprawy? Mamy przegłosować rezygnację. Nie, dobrze. Jeżeli byśmy chcieli w tym momencie rozmawiać o praworządności, o sprawach związanych z tym, w jaki sposób Pan prowadzi radę, czyli zarząd, ja też miałbym wiele uwag. I pewnie te uwagi w artykule, ponieważ one są ewidentne. Jedna na razie spółdzielnie, jeszcze może na razie spółdzielnie, na ma wiele wielkie koszty. Pani decyzja odnośnie wysłania pisma tylko w moim imieniu, kiedy Pani miała to zrobić z mojego rady. I to tak obiecała, że Pani trzymała tą informację przez cały miesiąc do następnego posiedzenia rady, nie informując o tym Pani. Wiedziała, że ja będę działał w międzyczasie, że się dowiem, że Pani nic nie zrobiła. A Pani nic nie zrobiła, to wysłała o tak sobie to pisemko. Zlekceważała mnie Pani w tym momencie, bo gdybym ja miał to zrobić, to bym znalazł ileś podpisów pod tym, Pani, i bym z tymi podpisami wysłał takie pismo, a nie gołe, jako kancerski. Tym bardziej, że Pani miała prawa przesyłać to pismo dalej. Bo one były do podpisania. Zakończył tak, to znaczy, drodzy Państwo, to nie jest też tak do końca nie jest fair, ponieważ Pan Gołacki poniekąd wysyła maile od dwóch, trzech tygodni, punktując, przedstawiając pewne rzeczy, do których ja nie mam teraz możliwości się odnieść, tak? Więc może ja bym chciała dokończyć. Zaraz, no to momencie. Co mnie to interesuje? Nie, chwileczkę. Skończyłam, bardzo proszę. Nasz klub mówi o przyjęciu rezygnacji zastępcy przewodniczącego, więc przepraszam bardzo, ale ja w tym momencie zamykam dyskusję. Skończyła się sprawa. Przeprowadzamy w tej chwili głosowanie na temat rezygnacji i proponuję ewentualnie w wolnych wioskach umówić się na dyskusję. To jest po pierwsze. Po drugie, jeszcze jedna drobna rzecz. Problem polega na tym, że wiele osób nie ma możliwości zapoznania się z różnymi rzeczami, jeżeli chodzi o maile. Bo na przykład do pana Wiącewskiego ja ostatnio w ogóle nie byłam w stanie wysłać poczty. Cały czas do mnie wracała. Nie wiem, czy do pana cokolwiek dostało wysłane. Więc poza tym niektórzy nie obsługują, że tak powiem, internetu, jest problem. Rzeczywiście, trzeba uwzględnić punkt widzenia także drugiej osoby, tylko że nie w tym momencie. Więc bardzo przepraszam, ale przeprowadźmy w tej chwili głosowanie. Więc w takim razie, bardzo proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem rezygnacji zastępcy przewodniczącego zarządu pana Andrzeja Gołackiego? Bardzo proszę. Raz, dwa, za, dwa, trzy. Przepraszam jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Potrzebna jest zwykła większość głosu, mniejszym stwierdzam. Przepraszam. Nie stwierdzam, cofam. Kto z Państwa jest przeciwko rezygnacji? Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał? Jeden, dwa, trzy głosy są powstrzymujące się. Niniejszym stwierdzam przyjęcie rezygnacji zastępcy przewodniczącego zarządu pana Andrzeja Gołackiego. Bardzo panu Andrzejowi dziękuję za dotychczasową pracę. Muszę powiedzieć, że to już takie moje zdanie, także jako przewodniczącej rady, że jest pan absolutnie fantastycznym nabytkiem dla każdej rady. Ja podejrzewam, że nie tylko dla Rady Dzielnicy, ale także dla Rady Miasta. Na pewno miałby co robić. Także bardzo proszę. Przechodzimy w takim razie do punktu szóstego. Przeprowadzenie wyborów nowego zastępcy przewodniczącego zarządu. Do przeprowadzenia wyborów nowego zastępcy przewodniczącego zarządu potrzebne jest głosowanie tajne. Potrzebujemy wyłonić komisję skrutacyjną. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa reflektuje? Tak. Jeden, dwa, jeszcze jedno oznacza. Może jakaś pani? Bardzo proszę. Pani Magda, bardzo proszę. Pan Tomasz, tak? No to już dobrze, to w takim razie mamy trzy osoby. Kto z Państwa będzie przewodniczący? Dobrze? Trzech panów. Trzy osoby wystarczą. Wyszłoncie. Trzy panowie tutaj pisani. Dobrze. W takim razie prosimy o kandydaturę. Chciałbym zgłosić kandydaturę pani Jącenę Fryc. Bardzo proszę, czy jeszcze ktoś? Rozumiem, że to jest jedyny kandydat. W takim razie, tak jest, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę przewodniczącego komisji skrutacyjnej. Mnie nie zapytać, ja chcę. Znam się, że pani chce pani głosować. Ale muszę zapytać, czy wyraża pani zgodę? Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja
Ja tylko propozycję już osiągnęłam, ale czy tak długo się spotkałam, bo ja tu jestem najstarsza, ale... Ponieważ będę się starała, będzie bardzo długo, nie będę się starała. A dobrze, czyli uznaję panią Cynę. Zgodziła się w takim razie bardzo dużo. Zwracamy pan na proszę panią Cynę. Czy ja będę się starała? Panie przewodniczący, bardzo proszę to oddanie. To oddanie. Rozumiem, a przewodniczący, nie wiem, pan pozwoli. Nawet musi być to oczywiste, że przewodniczący może, to jest jakby niepodległa wątpliwość, natomiast sprawozdanie jest zarządu i to nie jest sprawozdanie przewodniczącego zarządu, tylko zarządu. Zarząd jest członem kolegialnym, więc rozumiem, że pod tym sprawozdaniem podpisali się wszyscy członkowie zarządu, którzy są do tego upoważnieni. Czy tak jest? No więc jeżeli tak nie jest, to nie jest to sprawozdanie zarządu i to już w momencie łamanie ewidentne prawa. Jeżeli komisja rewizyjna to przyjęła, to znaczy, że złamała prawo, dlatego że tam muszą być podpisy członków zarządu. Nie muszą być Nie muszą, dlatego że nie mam wymogu. I niech on się tym zajmie, dlatego że dla mnie sprawozdanie zarządu to jest sprawozdanie kolegialne za wiedzą i zgodą członków zarządu. Jeżeli nie ma to sprawozdania kolegialnego, jeżeli pani podejmuje decyzję, że sprawozdaje, to nie jest to sprawozdanie zarządu. Jeżeli jesteśmy w momencie w sporze, a widzę, że jesteśmy, to ja sobie pozwolę ten spór zakończyć i po prostu sprawę przekażę tam, gdzie ona powinna być przekazana, do instancji, która się tym zajmie, dlatego że ja tego nie przyjmuję do wiadomości. To nie jest tak, że jest przewodniczący zarządu i on podejmuje decyzję. To jest zarząd. Jeżeli my nie rozumiemy tego, znaczy, że coś się z nami nie da. To jest zarząd, sprawozdanie zarządu. Więc jeżeli zarządu, to jest zarząd, to jest liczba mnoga. Więc muszą być co najmniej kilka podpisów. Jeżeli nie ma, to znaczy, że to nie jest sprawozdanie zarządu. Proszę pana. I proszę mi pokazać to, że ma pani upoważnienie do występowania jako przewodnicząca zarządu od zarządu do napisania tego sprawozdania. Jeżeli takie sprawozdanie członkowie zarządu złożyli na piśmie, ewentualnie w obecności dwóch świadków, to w porządku, jeżeli tak jest. Jeżeli tak nie ma, to pani nie ma prawa występować w imieniu zarządu, jeżeli pani nie jest upoważniona przez zarząd. Chyba, że odnośnie dokument panią do tego proszę pana, paragraf 15, paragraf 17, punkt 5, który dzisiaj cytowałam, że jako przewodniczący zarządu organizuje pracę zarządu oraz kieruje bieżącymi sprawami i reprezentuje dzielnicę na zewnątrz. Okay. I to mnie upoważnia do podejmowania. To ma pani błąd. Na zewnątrz to znaczy na zewnątrz. O ile mi dobrze wiadomo, komisja rewizyjna nie jest ciałem na zewnątrz, to po pierwsze, po drugie, co to znaczy upoważnia i co to znaczy, że to reguluje? To znaczy, że pani może występować oczywiście w imieniu zarządu jako człowiek, który jest upoważniony, natomiast nie do składania jakiegoś sprawozdania. Ja się z tym nie zgodzę i oczywiście możemy zakończyć tę dyskusję, bo to nie ma sensu. Ale ja tego tak nie zostawię,
i będziemy to dążyć, aż to wydążymy. Dlatego, że według mnie, ja znam procedury, to nie ma pani takiego upoważnienia, to sobie pani sama nada. Bo jeżeli rozumiem, że zastępca o tym nie wiedział, członkowie o tym nie wiedzieli, no to nie jest to wezwanie do rządu. Trzeba zwołać zarząd nowy. Panie Przewodniczący, zarządu organizuje pracę zarządu. Nie oznacza, że podejmuje za niego decyzję. Organizuje, zwołuje posiedzenia, żeby odebrać korespondencję. To jest techniczna sytuacja. Dokładnie techniczna sytuacja. A nie decydowanie za 6 pozostałych osób. Okej, w takim razie tak. Co panowie proponują? Ponieważ mamy albo nie mamy, już tak uznać absolutorium, do 30 kwietnia. I teraz jakie panowie proponują rozwiązania? Konkretna propozycja jest taka, żeby jeszcze, przepraszam, ale nie możemy w takim układzie uznać rezygnację wyboru za czynny, za sprawczy tak zwany, to musi być jeszcze w starym składzie, dlatego że odnosimy się do starego składu. Mhm. I musi być zebranie zarządu, musi być decyzja o tym, że zarząd upoważni panią i wtedy jest ok, wszystkie z legaltis, mnie interesuje to procedury. Legaltis. I pani wtedy pisze, bo patrzy o to, co... Ok, wtedy do komisji, dlatego że według mnie te czynności są po prostu nieważne. Znaczy tak, no bo na przykład ja... Przepraszam. Ale to musi być w starym składzie. Już absolutnie jest to wykluczone, to nie w ogóle. Dlatego wnosiłem, nie teraz co, że mogę, dlatego wnosiłem o porządek obrad, żeby najpierw zająć się absolutorium, a potem uzupełniać skład zarządu. Została uchwała podjęta o mojej rezygnacji, została uchwała podjęta o wyborze nowego członku. Ja już nie jestem członkiem zarządu, ja już, tak powiem, nie mogę procedować w tym gronie. Teraz prawdopodobnie co nastąpi, przewodnicząca rady będzie musiała, przepraszam, przewodnicząca zarządu będzie musiała te uchwały dostarczyć do Urzędu Miasta. Oni na bazie tutaj tych wszystkich sugestii będą musieli unieważnić te uchwały. Oczywiście czas trwa i dopiero jak te uchwały zostaną unieważnione, czyli ja jakby dopiero wtedy znowu powrócę na funkcję zastępcy, będziemy mogli jako zarząd podjąć, przygotować sprawozdanie do komisji rewizyjnej, na którym komisja dopiero będzie mogła obradować. A czas jest do 30 kwietnia. A ja w takim razie mam pytanie. Czy dokładnie to samo pan wyjaśnił na początku, kiedy prosił pan o zmianę porządku obrad? Bo ja mam wrażenie, że tego wyjaśnienia mi zabrakło. To by było chyba najbardziej przekonujące, a wydaje mi się, że tego punktu nie było. Tego pan Żołański nie mógł przewidzieć, co się stało. O, przepraszam bardzo, nie. Pan, przepraszam, pan doskonale sobie zdawał sprawę z konsekwencji. Chwileczkę, proszę mi wyskoczyć. Pan sobie doskonale zdawał sprawę z konsekwencji. Natomiast ja mam pytanie, dlaczego pan w takim razie nie poinformował rady? My nie mamy ani pańskiego doświadczenia, ani nie wiemy, co panu siedzi w głowie. Czy ja mogę też zabrać sekundeczkę, głos? Jeszcze jedno. Jeszcze moment, dobrze? I wydaje mi się, że zatrzymywanie dla siebie pewnych informacji nie jest z korzyścią dla Rady, na którą pan cały czas tak mówił, że to wszystko ma być z korzyścią dla Rady. W tym momencie pan w głupiej sytuacji stawia panią przewodniczącą zarządu i całą Radę. Takie postępowanie moim zdaniem jest po prostu nieetyczne. Ale nie masz tak się nie robi. Ja teraz panią przewodniczącą ja prosiłam o głos. Proszę o głos. W mojej ocenie pochylenie się nad sprawozdaniem dotyczącym 2017 roku, gdzie skład za cały 2017 rok jest wiadomy, pochylenie się tego zarządu w tym składzie nie będzie rodziło najmniejszych w ogóle problemów. Może powiedzieć, jest to normalna czynność techniczna, o którą wnosił tutaj pan, więc możemy się w starym składzie zarządu pochylić i wypracować to sprawozdanie z działalności zarządu za 2017 rok. Natomiast wszystkie uchwały, które zostały tutaj podjęte, uchwała o rezygnacji pana Gołackiego i uchwała o wyborze pani Lucyny Fryc, są zasadne i przeprowadzone zostały w sposób prawidłowy. Tak samo jak, tak jak pani Lucyna nosiła sobie jakieś tam uwagi dotyczące głosowania nad chodnikami pana Andrzeja Gołackiego, ale zostało to wszystko w sposób prawidłowy przeprowadzone i przedstawione, więc no niestety nie możemy żadnych tam. Chwileczkę, dziękuję bardzo. Pan prosił o głos, proszę. To pani. Ja myślę, że pani nie odwracała to do pogonem, bo to nie pan Gołacki za nim ten paść, tylko pani przewodnicząca. Ale ja nie mówię w tej chwili o winie. Ja mówię teraz.
Pan Gołacki wyjaśnił na początku, że zasadnym jest najpierw głosowanie za tym sprawozdaniem, chociażby dlatego, że jeżeli zostanie przyjęte, to reszta już nie jest istotna. To w takim razie ja mam do pana pytanie. Czy wystarczy panu wyjaśnienie zasadne, że tak, a nie inaczej jest traktowany plac, który pana interesuje? Samo słowo zasadne panu wystarczy? Ja potrzebuję argumentów. Bardzo przepraszam. Logika. Tak dokładnie. Logika. I tą logikę pani przedstawił pan Gołacki, którą ja chciałem poprzeć. Chodziło o to tylko, żeby można było to zrobić w pewnej kolejności. Bo jeżeli ale wystarczy mu jest... podać argumenty, proszę pana, a nie ale po prostu to nie jest zwykłe słownicy, proszę pana. Bardzo dziękuję, pan prosił o głos, proszę. Ja tutaj nie chcę gonić Andrzeja, ale tak w kwestii takiej formalnej, czy oczywiście członkowie przy Rady mają obowiązek znać statut, operować na tym statucie i gdy człowiek znający statut spojrzy na porządek obrad, to od razu rzuca się w oczy, że najpierw powinno być głosowanie nad absolutorium, a później wybory ewentualnie. Nie wiem, w statucie ja nie widziałam czegoś takiego, że najpierw musi być absolutorium. Nie, ja nie mam doświadczenia. To wynika, to z logiki nie jest widoczne. Być może, więc widocznie ja nie jestem aż na tyle logiczna jak panowie, natomiast ja potrzebuję mieć dokładnie tutaj czarne na białym. Jeżeli ktoś z państwa był w poprzedniej radzie i ma większe doświadczenie, już momencik, to uważam, że powinien się z tym podzielić. Ale nie, to nie jest do pani, tylko jasne, do pani. Jasne, ale ja że głosowanie przeciwko porządkowi, to zresztą obrad, argument... który jest teraz spowodował nieładno. Jasne, że tak. Proszę bardzo. Jeszcze musimy wypowiedzieć ułamek czasu, bo nie wydarzyło się w tej dyskusji. Komisja rewizyjna przyjęła uchwałę, która jest uchwałą opiniodawczą. Ja na początku zebrania komisji rewizyjnej ze względu na to, że mam propozycję do władz czy do zarządu, ze względu na plac i na inne rzeczy, wyjaśniłem rolę samej komisji, żeby wyłączyć się z jakichś takich prywatnych niechęci, chęci w ogóle i podejść do tego technicznie. Rola komisji jest opiniodawcza. To nie jest komisja rewizyjna, którą znamy z wielu organizacji, którą z wielu nas należy, gdzie ona coś stwierdza, bądź nie, i to jest wiążące. Tutaj absolutne i pełne prawo ma Rada. Rolą komisji jest tylko zaopiniowanie tego. I to się stało na podstawie przedstawionego sprawozdania przez panią przewodniczącą. Która przedstawiła nam sprawozdanie z działalności zarządu. Komisja jest tylko opiniodawczą. To, czy udzielamy absolutorium, czy nie, jest sprawą Rady. I to jest, jest jedna z rzeczy. Wyjaśniliśmy sobie na początku, że nie ma kura, tylko kura i komisja jest mówiła ważna. Nie jest. Jest to iluzoryczne ciało o bardzo miałkim podłożu, jeśli chodzi o jego wagę. Dwa, w związku z moim wstępem i moim stosunkiem do zarządu, mam nadzieję, że to uczestniczy. Mój stosunek do zarządu, zwłaszcza do pana Jakiego, z którym się kłóciłem, do wielu osób był negatywny. Ja sobie przyjąłem bardzo sztywne kryteria tego, co możemy na przykład, chciałbym przedstawić, bo wszyscy przedstawiają różne rzeczy, ale ja chciałbym przedstawić to, co dotyczy tego punktu, który głosujemy. Przyjąłem sobie, żeby uniknąć tej sprawy osobistych, bardzo sztywne kryteria. I przedstawiłem to paniom, które się ze mną zgodziły, że sprawdzamy, co robi zarząd, a nie czy nam się to podoba. Czyli sprawdzamy, czy zostały zrealizowane uchwały i czy one były w ogóle do wydawania tych pieniędzy, których tak niewiele mieliśmy. I wszyscy doszliśmy do wniosku, że głosowaliśmy nad tym pieniędzmi. Nie wszyscy swoje wygrali, niektórzy swoje przegrali, tak ja. Mi się to nie podoba, wracam do tego placu, bo mam go z okna. Ale nie jest rolą komisji rewizyjnej ocena zarządu i głosowania nad uchwałami zarządu. Czy zarząd realizuje inne uchwały tej naszej rady? Nasza rada jest tak wielce ważna, że może podejmować uchwały do prezydenta, panie prezydencie, łaskawie proszę coś tam zrobić. I te uchwały doszliśmy do tego, które są przekazywane. Czy zarząd robi inną działalność poza przekazywaniem i wykonywaniem uchwał rady? Niezbędne minimum technokratyczne, tak, zbiera nas, organizuje dyżury. Ciężko tutaj jest oceniać komisji rewizyjnej inne rzeczy i inne rzeczy brać pod absolutorium. Bo gdyby to był wniosek,
o indywidualne, imienne odwołanie kogoś, to ja bym może inaczej głosował niż za przyjęciem osoby. Każda z osób w komisji rewizyjnej uczestniczyła w pracy tych rad. Każda widziała, że pieniądze zostały wydane, zostały podzielone mniej więcej na te osiedle, tak jak się dało po tych śmiesznych, niewielkich kwotach, które były. Czy słusznie? Nie jest to rolą komisji rewizyjnej. One zostały przegłosowane przez wyższy ciało, to jest rada, i zostały wykonane. Uchwały odnośnie tych dróg, nie dróg, wapienne, nie wapienne, no to wszystko jest przekazywane do Urzędu Miasta. Sam uczestniczyłem w dyżurach, na których nikt nie przeszedł, ale już uczestniczyłem, zostały zorganizowane zebrania były. A więc nawet jeżeli zostały popełnione błędy proceduralne, jakieś, czy nazwijmy to niechlujstwo, bo to też takie określenie, ja tu używam z Kapfiana akurat. Nie w sensie prywatywnym, takim dotyczącym jakiegoś wzroku, tylko nie miałem i nie mam, do czytać uważam, podstaw do tego, żeby inaczej głosować. I to głosowanie komisja rewizyjna przeprowadziła. Być może panie, które były w tej komisji, chciałyby to posłuchać jeszcze raz, bo czy nie, czy to jest komisarz, nie. Informacje na temat pracy zarządu były. Były. Pytanie, czy były kłamliwe? Nie. One były prawdziwe. Ten zarząd był taki, jaki są. Mnie się nie podoba ten zarząd, w którym uczestniczyłem. Mnie się on po prostu nie podoba, tak jak wszystko to znam. Natomiast technicznie dla absolutorium rada taka powstała większość. Taką ją stworzono tam w Urzędzie Miasta wówczas, kiedy było to głosowane. Kiedy pan radny z sąsiedniej dzielnicy prowadził to pierwszy, taka ta większość powstała. Takie uchwały podjęła, jeśli ja skończę. I tyle. Ale to nie jest powód do tego, żebym ja jako członek komisji rewizyjnej głosował inaczej niż zagłosowałem, chociaż mi się to nie podoba, te uchwały. One zostały wykonane, pieniądze zostały wydane, praca została zorganizowana. To, czy się tam dyskutujecie, zapychając tam skrzynki pocztowe, państwo, to jest nie powód do tego, żebyśmy głosowali inaczej. I tyle. Można stosować absolutorium jako techniczny środek do odwołania tego urzędu. To po prostu duży wniosek. Jeśli jest większy, to tylko przegłosuję lub nie. I uważam, ja bym bardzo apelował, nie róbmy sprawy technicznej, bo to jest ocena techniczna, to do sprawy tutaj personalnej. Są wnioski. Proszę złożyć wniosek. Jest większość, przegłosuję nie, idziemy do domu. Jeszcze, ja pan nie proszę skończyć, bo temat dotyczy akurat tego, co komisja rewizyjna włożyła wniosek. Rada go przyjmie albo nie. I to jest przedmiot naszej dyskusji. Co to zgłaszane innym gremium? Jestem za, a nawet przeciw. Byliśmy coś wreszcie tutaj, bo dyskusje Polaków, Mojsze jest lepsze jak twoje, my tu nie wyjdziemy, jest to do 25. Bardzo dziękuję, to był bardzo merytoryczny głos. W takim razie ja też do państwa apeluję o niepersonalizowanie podejścia do absolutorium, bo to nie o to chodzi. Bardzo proszę. Ja przepraszam, proszę mi uwierzyć, naprawdę wszystkich państwa cenię i szanuję. Nie chodzi mi o jakiekolwiek personalizację, tylko chodzi mi o pewne procedury. Dlatego, że jeżeli raz zostanie złamana procedura, to kto mi zaleczy, że w moim imieniu ktoś nie wystąpi na zewnątrz, a czego sobie nie życzę. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to. Tu jest, rozumiem, że to jest to sprawozdanie, które notabene powinno być podpisane, a nie jest. I że tych kilka osób nie wiedziało o tym, że to sprawozdanie ma taką, a nie inną formę, że ono w ogóle jest. Tylko o to w ogóle nie chodzi, o nic więcej. I absolutnie przeczytałem, zgadzam się jak najbardziej, ale chodzi mi o procedurę. Jeżeli procedura jest niedotrzymana, według mnie jest tutaj niestety niedotrzymana procedura i to wszystko jest nieważne. Ale odnosi się pan tylko do procedury tej, że przedstawione zostało sprawozdanie dzień wcześniej komisji rewizyjnej. Że to nie jest sprawozdanie zarządu, tylko sprawozdanie pani przewodniczącej zarządu. O czym zarząd? Nie, ja się tylko wniosek. To nie jest tak. W dniu 16 zostało całemu zarządowi przedstawione, zresztą i nie tylko zarządowi, to sprawozdanie i nie zostały wniesione uwagi oprócz dwóch, które
pan Wołacki później w którymś tam z mailu wskazał, że dwa jakieś punkty nie zostały uwzględnione. Zarząd się zapoznał z tym sprawozdaniem i Rada podejmuje pracę i głosuje nad udzieleniem absolutorium. I trochę tak jak pan Matejak powiedział, że no, komisja rewizyjna jest tylko jakimś głosem opiniotwórczym lub nie wiem, doradczym, nie ma większego wpływu. Przekazał taką opinię, jaką przekazał. Natomiast nie jest prawdą, że zarząd się nie zapoznał ze sprawozdaniem, które macie państwo dzisiaj przed sobą do obradowania tutaj. Jak rozumiem, to jest stanowisko także pana, bo... Ale skądże? No więc ja... Przed przekazaniem sprawozdania komisji rewizyjnej nie zapoznał się z tym sprawozdaniem. Dobrze, bardzo przepraszam pana, ja tutaj jest właśnie głos, już go czekam. Bardzo proszę. Pan, Szanowni Państwo, ja mam jakieś wrażenie, że od dłuższego czasu rozmawiamy skupiamy się na tym jak, a nie co. Odnosząc się tak jakby do obrońców litery prawa, w statucie, z tego co czytała pani przewodnicząca, nie jest wskazana forma przekazania do komisji skrutacyjnej sprawozdania zarządu. To po pierwsze. Tak jakby te sprawozdanie, treść tego sprawozdania, nawet jeżeli powiedzmy spotkamy się raz jeszcze, ono ulegnie zmianie kosmetycznej, ponieważ w tym sprawozdaniu jest zawarta cała praca zarządu, a tak naprawdę cała praca rady. I tak opierając się na faktach, to powiedzmy dla mnie ten materiał, jeżeli chodzi o sprawozdanie roczne z działalności zarządu, a tak naprawdę pracy całej Rady Dzielnicy Rury, jest naprawdę imponujący, bo wiele rzeczy się zadziało naprawdę pozytywnych. Ja rozumiem, jeżeli byśmy, nie wiem, teraz zastanawiali się, że w tym sprawozdaniu, tak jakby przy realizacji, nie wiem, poszczególnych rzeczy, mielibyśmy zarzuty do tego, a nie do samej formy przedstawienia, bo status nie mówi o tym jasno. Dla mnie na wielu też posiedzeniach Rady pani przewodnicząca Kwiatkowska w sposób ustny informowała o tym, co robi zarząd, jakie podejmuje kroki, jakie podejmuje działania. Więc w świetle tego, tak jakby przekazanie powiedzmy sprawozdania, gdzie musiałyby widnieć podpisy wszystkich członków zarządu, moim zdaniem jest niezasadne. Ten dokument został wypracowany poprzez naszą pracę i fakty. I tak jakby nawet teraz jakakolwiek praca dodatkowa nad nim będzie pracą kosmetyczną, bo nie zostały ujęte poprzez pominięcie jakieś drobne sprawy, a tak jakby nikt nie wniósł, że tak powiem, żadnego zarzutu i samej treści. Ja bardzo proszę. Ja proszę o to, że czy w tym sprawozdaniu jest informacja, bo pan pisze te dekrety. O tym też nie chowajcie dekrety, że wysłano pismo i tak dalej. Przekazano pismo pana dyrektora Koncewskiego dotyczące protestu w sprawie wydania pozwolenia na budowę drogi dojazdowej do budowy na osiedle Sienkiewicza. Czy to jest w sprawozdaniu? Czy państwo to ujęliście? I teraz ja tu chcę ten temat, bo to jest bardzo poważny temat, który został bardzo źle potraktowany i ja do tej pory nie jestem po prostu ponieważ ja dowiedziałem się o proteście, byłem na proteście, kiedy była policja, były rzeczywiście przepychanki ludzi. Zadzwoniłem do urzędu, dowiedziałem się, w jaki sposób my jako Rada mamy zadziałać. Co możemy zrobić, żeby cokolwiek zmienić. Więc zadzwoniłem do pani Monki, były wakacje, to był sierpień. Trzeba zebrać radę. Ja mówię, dobrze, no bo nie ma problemu, to spróbuję to zrobić. Nie było akurat tutaj Wierzchowskiego. Myślę, że spokojnie można było to zrobić. Tym bardziej, że wcześniej, na drugim chyba posiedzeniu, zarząd dostał pełnomocnictwo od rady na działanie w imieniu spółdzielni, na rzecz spółdzielni mieszkaniowej. Było takie pełnomocnictwo ustne. Prawdopodobnie wydane. Akurat na tym spotkaniu nie byłem. Szkoda, że nie ma pani Lipińskiej. Miała być. Prosiłem, żeby pani zrobiła to właśnie w ten sposób,
w ramach tego pełnomocnictwa. Pani powiedziała, że nie, że to musi być posiedzenie. Jak powiedziałam, że ja to zbiorę, spróbuję to zebrać ludzi, to pani mówi, dobrze, dobrze, niech pan tylko napisze pismo. Ja to pismo napisałem. Mam pismo, jakie miało pójść. Mam mail do pani Moniki. Pani Monika podziękowała mi za to. Ponad miesiąc czasu czekałem na informację. Na razie dostałem tylko informację, że no ja wysłałem tylko jako od pana, że jako od mieszkańca to poszło. To cholera jasna, za przeproszeniem. Kim jest zarząd i kim jest przewodniczący, który decyduje za mnie, konkretnie za mnie i moim nazwiskiem, wyciera się po mieście? Co, ja jestem jedyny, który jestem niezadowolony z tego, że jest droga wyjazdowa? Czy mieszkańcy? Czy jest, niech pani się wypowie teraz, niech pani mi to wytłumaczy, dlaczego pani to zrobiła, dlaczego pani do mnie nie zadzwoniła, czy ewentualnie nie odpisała i pani zrobiła coś przeciwko. Bardzo dziękuję. Nie, momencik, przepraszam państwa, ale mamy głosować nad absolutorium. W tym momencie, jeżeli pan już, przepraszam, chcę coś wyjaśnić, tak, mamy głosować nad przyjęciem, udzieleniem albo nieudzieleniem absolutorium. I teraz tak, wydaje mi się, że sprawa została merytorycznie wyjaśniona. Jeżeli pan się z tym nie zgadza, co tu zostało przedstawione, no to zawsze może pan oddać głos przeciw, prawda? Więc w tej chwili na wyjaśnienie... Chcę w tym momencie, żeby wszyscy w razie dowiedzieli się tak naprawdę, jaka jest pani motywacja i dlaczego pani to zrobiła, ponieważ padły zarzuty od pana Gołackiego, że pani nie... bezprawnie tak, działa. To się nie mieści. I to było bezprawne działanie. Zmieści się, bo jeszcze był jeden z punktów, który powinien się znaleźć, ale jako element, więc... który powinien być wystosowany przez zarząd. Rozumiem. Lub panią więc przewodniczącą, razie, a nie przez mnie. Jeżeli pan się nie zgadza ze sprawozdaniem zarządu, które zostało przedstawione, a dotyczyć ma to udzielenia albo nieudzielenia absolutorium, to uważam, że opinię można wyrazić głosując. Wdawanie się w tej chwili... Pani Monika może się wypowiedzieć, żadnego... Słucham. Bardzo proszę. Bardzo proszę, nie pani powie. Panie Piotrze, mogę powiedzieć tylko tyle, że rzeczywiście będąc dwa miesiące przewodniczącą popełniłam jakiś błąd. Nie, to nie jest ten błąd, ale proszę dać się wypowiedzieć w takim razie. I rzeczywiście może powinno to być zrobione w inny sposób. Natomiast atakowanie mi w ten sposób jest zupełnie po prostu w tym momencie nie fair i z wyrazem także. Teraz znalazł pan, ale też nie chcę rozpętywać tutaj wojny w panu Andrzeju. Jesteście jakby w opozycji. Pan Andrzej był pierwszą osobą, która się sprzeciwiła likwidacji że placu zabaw u państwa, tak? Zgłaszane jeszcze przez pana, a teraz nagle panowie jesteście tutaj. Niech pani nie mówi, panowie jesteście. Bo absolutnie ja pani nie jest pani problemem. Ale już opowiedziałam tak w razie panu. To pani powiedziała, że pani popełniła błąd. Tak. To nie jest błąd, proszę pani. To nie jest błąd, to jest celowe działanie, proszę pani. Celowe działanie. Ja to nie przepraszam. To pani wystąpiła w moim imieniu, pani zrobiła coś, co jest karygodne, mam tego poza prawem. Pani powinna była mojego, tym bardziej, że to było napisane konkretnie, jak zacytuję, ponieważ to jest bardzo istotne. Nie, ja bardzo jak można było takie pismo? Nie, ale proszę, dlaczego? Dlatego, że mamy głosować w tej chwili nad czym innym, przepraszam najmocniej. To jest bardzo istotne. Nie, kończę dyskusję, koniec. Koniec dyskusji, to co? Bardzo proszę. Takie spostrzeżenie swojego. Czy odnośnie tego podpisywania, czy uchwały Rady Dzielnicy są podpisywane przez wszystkich członków Rady? Nic na ten temat nie ma. A jeśli nie, to czy ktoś powiadomił odpowiednie organy? A druga taka kwestia, że na pewno to jest bardzo dla państwa ważne, istotne, to z tym sprawozdaniem, czy jest podpisane, nie podpisane i tak dalej. Myślę, że gdyby to spróbować wyjaśnić takiemu jakimś przeciętnemu mieszkańcowi, nie wiem, sąsiadowi z bloku, to myślę, że byłoby to dość trudne. I tak obserwując różne posiedzenia innych rad dzielnic, to sugerowałbym więcej energii skierować na projekty budżetu obywatelskiego niż na takie rzeczy. Aczkolwiek to też ważne proceduralne. Tutaj się tak przysłuchuje się, jeśli nie było jakiegoś, nie wiem, przekamania w tym i tak dalej, w tym sprawozdaniu, to może faktycznie błąd, że trzeba by to, nie wiem, skonsultować najpierw i tak dalej. Że, tak jak mówię, że myślę, że takie sprawy byłyby dla takich sąsiadów, żeby było tak ciekawe. Dyskusję, bo to nie jest w tej chwili, trzeba to sprawę wyjaśniać. Że dokładnie wyjaśnił sprawę pan Grzegorz Matejak. Ze strony jednej, jakby... Jeżeli są jakieś zarzuty, są środki, można spróbować, proszę bardzo. Są w statucie powiedziane, co można zrobić, jeżeli się państwo nie zgadzają. W ogóle
sprawy, które dyskutujemy, które wystąpiły wcześniej, wynikają z większości, która powstała, taka jak ona była. I tam był w tej większości pan Jagnitka. Zostało rozmiękczone stanowisko wielu osób w stosunku do budowanego bloku. I to jest bezpośredni skutek. Jak potem odbieramy to słowo, że stało się to błędy, nie błędy, to nie jest sprawa dotycząca absolutorium. Tak jest. Bardzo dziękuję. To jest sprawa dotycząca, przepraszam, ewentualnych, tutaj apel do Andrzeja, ewentualnych wniosków osobowych. Jeżeli jest problem tego typu, o którym mówimy, to jest problem wniosków osobowych i wtedy nawet członkowie komisji rewizyjnej mogą głosować inaczej. Natomiast nie ma w tym, czy prawidłowo zarząd przekazał tę uchwałę o tych pieniądzach, które zostały wydane. Dziękuję bardzo. Proszę, może ja już tak podsumowując, bo tutaj wchodzimy na dyskusje personalne, myślę, że jest to całkowicie zbędne. Każdy z nas jako członek rady, członek zarządu dużo się dowiedział i myślę, że duża nauczka będzie na przyszłość, tak jak należy postępować, bądź czego nie robić, żeby może niespecjalnie, może nieumyślnie, może będzie to, może wynikało to z braku właśnie nie złej woli, a nie ze złej woli, ale właśnie z braku jakiejś wiedzy, żeby takich błędów nie popełniać na przyszłość. Faktem jest, że czy zarząd, czy pani Monika, wiele inicjatyw na pewno zostało podjętych. Czy każdy z nas jest w stanie ocenić, które są, z którym jesteśmy bardziej, za którymi jesteśmy w stanie bardziej się opowiedzieć, są nam bliższe, które nie, którym jesteśmy przeciw, ale faktem jest, że te działania były. Natomiast to, jak zarząd funkcjonował, myślę, że powinno być nauczką na przyszłość przede wszystkim. Mamy, jako status daje nam możliwość i odwołania zarządu ekonomiczno-zarządniczącego, rezygnacji członków zarządu. Natomiast myślę, że warto to przemyśleć. Jeżeli nie, powinniśmy, tutaj jako zarząd mówię, jako członek zarządu, wyciągnąć na pewno wielką nauczkę na przyszłość. Jeżeli będzie nam dalej funkcjonować w składzie zmienionym z panią Lucynką, żeby podejmowanie uchwał na przyszłość było w taki sposób, by nikt nie mógł nam niczego zarzucić. Tak? Musimy pamiętać, że naszym celem jest działanie dla dobra mieszkańców, dla dobra całej dzielnicy. Jesteśmy radą, która odbudowuje swój wizerunek, bardzo nieprzychylny. Media gdzieś już zaczęły zauważać efekty drobnych naszych prac, tak? Ale ta opinia, powiedzmy, w światło, w naszą drobną społeczność lubelską, raczej jest pozytywnym odbiorem jako działania całej rady. Więc myślę, że powinniśmy skupić się na tym, nie na wewnętrznych kłótniach, które w tym momencie robimy, bo to nic nie daje, to niczego nie buduje. Powinniśmy w końcu zacząć coś, zacząć kontynuować po prostu budowanie tego pozytywnego wizerunku, kontynuować naszą pracę i po prostu działać do dobra mieszkańców. Na pewno uwzględniając, nie można na przyszłość występować jako cała rada z jakąś propozycją uchwały, która będzie reprezentowała tylko jedno stanowisko, nie wiem, części mieszkańców zainteresowanych, tak jak jakby świetnikiem przy bloku, nie wiem, pana Andrzeja chyba, a pani Lucynie się to nie podoba. Musimy jako rada wypracowywać wspólne stanowisko, żeby znowu nie powstał taki konflikt, jak w tym momencie powstał. I słuchać mieszkańców przede wszystkim. Jesteśmy ich reprezentantami. Tak, ja chciałam już powiedzieć, że udzielam absolutorium nie tylko pani Monice Piotrowskiej, ale całemu zarządowi jako takiemu i właściwie nam wszystkim na dobrą sprawę, bo wszyscy w tym brali udział, wszyscy głosowali i to były sprawy rozpatrywane przez nas. Więc w tym momencie trzeba naprawdę się dobrze zastanowić, czy chcą państwo wybrać, tak powiem, znowu osobiste niechęci czy chęci, czy tak jak tu ktoś mi powiedział, logikę, więc już, czy możemy zacząć dyskusję w takim razie. To był ostatni głos, bardzo dziękuję. W takim razie przystąpimy do głosowania. Stan rady nam się zmienił, wyrównał się, tak jak było, czyli jest 13 osób obecnych. W takim razie tak. Potrzebna jest nam większość bezwzględna, czyli ze stanu rady, czyli musimy mieć 11 osób za, żeby absolutorium zarząd otrzymał. W takim razie pytam państwa, kto z państwa jest za udzieleniem absolutorium zarządowi za rok 2017? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
10 głosów było za. Kto z Państwa był przeciwko? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Dwie osoby, dziękuję. W takim razie stwierdzam, że Rada nie udzieliła absolutorium zarządowi za rok 2017. Niniejszym przechodzimy do punktu 9. Przeprowadzenia głosowania w sprawie stanowiska Rady Dzielnicy Rury w kwestii ustanowienia nowych zasad przyznawania biegł członkom Rad Dzielnic. Bardzo proszę, to jest. Państwo. A, przepraszam, na razie punkt 8. Co daleko poszło. Przepraszam na głos. Przeprowadzenie głosowania w sprawie zajęcia stanowiska Rady Dzielnicy dotyczące wprowadzenia zakazu zatrzymywania się na ulicy Sowińskiego. Chodzi o tę część Sowińskiego dochodzącą do ulicy Nowomiejskiej. Ja mogę zredagować. Ja mogę coś tu powiedzieć. Mogę ja tylko? No, ja tylko to powiem pod względem jak formalnym, jak to wyglądało. Mianowicie, tak jak Państwo dostaliście informację na maila, mieszkaniec skierował do nas swoją prośbę, plus skierował też swoją prośbę do zarządu drogomostu i tam zaczęto już procedować i przyszło także pismo z zarządu dróg proszące o zajęcie stanowiska, że przedstawia stanowiska w tej kwestii. Zarząd dróg widzi możliwość ustawienia znaku zakaz postoju na ulicy Sowińskiego, tak jak jest to sformułowane w projekcie uchwały, po jednej stronie. I tutaj, no nie wiem, decyzja Państwa. Ja na sobie tak myślę, że tam na tej ulicy Sowińskiego to jest bardzo dobra ulica. Bardzo dużo studentów chodzi z Nowomiejskiej, nawet z plusem, z zamach. I w to, tam jest bardzo dużo ruch. Natomiast wieczorem ta ulica jest nieoświetlona. Oświetlenie jest przy domach po stronie niezbarzystej. A jakbyśmy my wnioskowali, nie wiem do kogo, do Rady Miasta, żeby tam, gdzie są te światła, zrobić chodnik od Nowomiejskiej do Glinianej. Bo po parzystej stronie to teraz jest będą roboty, bo tam będzie kanał przewodnik. Odnośnie ulicy Sowińskiego, tutaj też jednak postulat do sedna Warszawy, żeby jednak opracowywać jakieś stanowisko i czasu nie tracić na tutaj na posiedzeniach Rady osób zainteresowanych, czyli przedstawicieli danego obwodu. Teraz tak jak Pani Lucynka wspomniała, ulica jest bardzo ruchliwa, ulica nie posiada chodnika, mieszkańcy poruszają się właśnie w środku ulicy, czy bokiem ulicą, prawda, ulicy. Oświetlenie też jest daleko oddalone od osi jezdni, gdzie też żeśmy wniosek składali, z tym wnioskiem wciąż nie wiadomo co i mam odpowiedzi. I sytuacja wygląda w ten sposób, że mimo, że postulat mieszkańca jest potrzebny, po prostu tam trzeba podziałać, żeby poprawić bezpieczeństwo na tej ulicy, to akurat osobiście uważam, że zakaz zatrzymywania się po obu stronach w ogóle nie rozwiąże problemu, bo ulica, proszę Państwa, ciągnie się od Nowomiejskiej do Glinianej, ona dalej tam leci. I teraz jak zrobimy na odcinku od Nowomiejskiej do Zachodniej, to mieszkańcy po prostu przejadą, nie wiem, 50 metrów dalej i nadal ten sam fragment ulicy będzie zastawiony. Nic się w temacie bezpieczeństwa nie poprawi. Bardziej zasadnym jest postulatem zrobienie tam chodnika tak naprawdę. Jeżeli bo to się wiąże z większymi wydatkami, czy jakiś progów z banku, to też jest mało realne, bo to są wydatki. Tak więc wydaje mi się, że warto było wypracować stanowisko tutaj z przedstawicielami, gdzie znają tą okolicę i mogą się wypowiedzieć. Natomiast zakaz zatrzymywania nie rozwiąże żadnego problemu, bo taki zakaz zatrzymywania w Papiernej i owszem, mieszkańcom Papiernej ułatwiło to życie. Natomiast te auta, które parkowały na Papiernej, właśnie teraz stoją na Sowińskiego i możemy tak zakazów wszędzie nastawić, ale to nie rozwiązuje problemu. Jakikolwiek znak nie postawimy tam, to postawienie znaku niewiele rozwiąże, kwestia jest egzekwowania danych znaków. I tutaj bym wnosił, że nie zakaz zatrzymywania, tylko strefa zamieszkania na całej ulicy. Strefa zamieszkania określa, że jeśli to jest 20 km na godzinę,
Pieszy ma pierwszeństwo, może w tej ulicy iść i kierowca powinien go przepuścić. Mało tego, parkujemy w wyznaczonych miejscach, gdzie tam takich miejsc w ogóle nie ma. Tak więc bardziej bym wnioskował o właśnie ustawienie takiego znaku niż zakazu zatrzymywania. Ale wciąż pozostaje pytanie, kto będzie to egzekwował. Tak więc jeżeli już, moja opinia jest taka, że jeżeli mamy wnioskować o kierownicę, to ustawienie znaku strefy zamieszkania, a nie strefy zatrzymywania. Jeśli dobrze pamiętam, ja się mailowo wypowiedziałam w zakresie tej ulicy odnośnie zgłoszenia przez jedną osobę i z tego, co widać w piśmie, które zostało przesłane, w podobnym tonie jakby ono napisane, zgadzam się w 100% z tym, że to jest droga po prostu nieutwardzona, po prostu niezagospodarowana. Być może to wynika z tego, że miasto w cudzysłowie ma plany od lat, żeby tam zrobić Bóg wie co. Być może z tego wynika to, że nie utwardzano. Więc moja propozycja jest taka, żeby bez względu na to, czy chcieć stawiać znaki zakazu, czy tak jak pan Andrzej wspomniał, ten drugi znak, że strefa zabudowana, to żeby przygotować coś w formie takiego komunikatu do mieszkańców, w formie po prostu takiego zapytania z przedstawieniem na przykład właśnie tych opcji, tak? Że jedną opcją byłby znak wojenny w Stronie Sowińskiego, tak jak mamy odpowiedź z ZTM-u. Druga koncepcja właśnie z tym, jaki to jest znak i jakiego rodzaju konsekwencje. I ewentualnie trzecią opcję, czy mieszkańcy na przykład nie chcieliby do przyszłego roku przygotować koncepcji, żeby nawet w budżecie obywatelskim zawnioskować po prostu utwardzenie tej drogi w formie takiej po prostu ankiety, zapytania, co dla nas wiązałoby się z tym, żebyśmy mieli ten element partycypacji społecznej i przede wszystkim rada by zyskała tym, że po prostu konsultuje z mieszkańcami, pyta się o zdanie, mieszkańcy mogą się wypowiedzieć, mogą podjąć jakąś decyzję. Dla nas jest to, że tak się wyrażę, podkładka tego, że myśmy to zrobili, a dwa po prostu ukierunkuje to na to, jakie są oczekiwania tych osób, które tam mieszkają, bo ja mogę się wypowiedzieć, ale ja nie mieszkam na tej ulicy i uważam, że powinien się wypowiedzieć ten, kto tam mieszka, kto ma zakład, bo przecież są zakłady mechaniczne. Dokładnie, więc troszeczkę ciężko jest tutaj decydować, bo jednemu komuś się nie podoba, żeby później nie było tak, że jednak robimy niedźwiedzią przysług. Ja jeszcze zgadzam się z tym, panią Lidią, natomiast wydaje mi się, że zasadne posunięcie, nim zrobimy te kroki, o których pani wspomina, żeby rada wystąpiła o planie miejscowego, miejscowy plan zagospodarowania terenu, żebyśmy się dowiedzieli, czy tam jest planowana budowa ulicy, czy nie, i w jakim zakresie, kiedy i tak dalej. Bo teraz będziemy, załóżmy, tworzyć projekt do budżetu obywatelskiego, żeby zrobić wzdłuż ulicy miejsca parkingowe. Okazuje się tam, że tam jest projekt już gotowy, bo nie, tego nie wiemy, który przewiduje miejsca parkingowe, bo w ogóle nie uwzględnia tych miejsc parkingowych. Podejrzewam, że tam jest, skoro natomiast z tego, co wiem, wyłożony chyba będzie ta studium, prawda? A studium jest na tyle szerokim dokumentem, że jak ta ulica miałaby wyglądać, nie będzie uwzględniony. Tam będzie po prostu informacja, że tam miała być droga skierowana. Przejdźmy do głosowania, tak tutaj. No to teraz pytanie. Rozmowy nasze nic nie dadzą, skoro mamy. Tylko mamy uchwałę, że albo popieramy. Jesteśmy za, albo nie. Nie. Na razie, a później najwyżej możemy coś wprowadzić w porządku. No właśnie dlatego ja jak wspomniałem, wnoszę uwagę, że uważam, że najpierw powinniśmy opracowywać stanowisko, żebyśmy przygotowali naprawdę uchwałę, która ma sens, wnoszącą to i tyle. W tym momencie ta uchwała, która została tutaj wniesiona, nie oddaje tak naprawdę nic. Jeżeli nie zgodzimy się z tą, nie chcemy zakazu zatrzymywania, bo w opinii większości będzie, że on jest zły, no to tak naprawdę ignorujemy istotny postulat mieszkańca. Ale ten postulat niewiele wnosi, bo to nie załatwia problemu. Tak więc. Ale można go poprosić, żeby sobie podpisy. Można wiele właśnie działań zrobić, dlatego nie wydaje mi się, że podpisy za mało zdawały, no to bardzo proszę za to. Tam się dużo nie zbierze, bo to jest Przepraszam Państwa, żeby konsultować z mieszkańcami konkretnie zainteresowanymi danym tematem, bo w sumie nie możemy
powoływać się jedynie na to, że dostaliśmy, wpłynęło do Rady pismo jednego pojedynczej osoby, nawet poparte, nie wiem, kilkunastoma podpisami, bo to wcale nie jest problem kilkanaście podpisów zebrać, gdzie faktycznie skutek postawienia na przykład takiego czy innego znaku, już abstrahując, może być dużo bardziej poważniejsze konsekwencje, tak? Myślę, że trzeba bardziej szeroko patrzeć na te wszystkie problemy, które do nas wpływają i właśnie po pierwsze albo jakieś takie konsultacje społeczne bądź rozmowa z tymi mieszkańcami, którzy faktycznie których temat dotyczy. Tak? Zaprosić na spotkanie. Tylko pytanie, jak trafiać do tych mieszkańców? Bo poprzez internet, stronę na Facebooku, część osób. Nie będzie jeszcze mieszkańców. Nie trzeba chodzić. Państwa, jeżeli ktoś zgłasza, że jest osoba, która ma wniosek, to może zwrotnie odesłać do niego. Bardzo proszę pojawić się w tym dniu, porozmawiamy na ten temat. Przedstawiamy, proszę zabrać ze sobą szarę wody. Czytaj informacje głośna. Jest sama głośna. Rozwieszać informacje. Bardzo proszę w tej ulicy. Dzięki. Proszę. Chciałam powiedzieć, że dokładnie taką odpowiedź wysłałem do pana, nie pamiętam nazwiska, Niedźwiadek, żeby ze swoją tutaj prośbą, propozycją do nas przyszedł na posiedzenie Rady. Pan powiedział, że nie ma czasu i nie przyszedł. Ale woli porządek jest to przekonane na przeciwne. Do nas wystąpił w tym samym czasie zarząd ZTM i dlatego jest ta uchwała też wniesiona. Dobrze, w takim razie to trzeba rozpatrzeć. Ale ja bym chciał skorzystać z tej strony na zasięgu prawny. Proszę pana, dla mnie z tej chwili wycięte. Jakie jest stanowisko? Jak pan głosować? Bo ja tam się mieszkam. Po prawej stronie tam się robi kanał ciepłówki. Czy tam się zaczyna coś dziać na tej ulicy? Nie wiem, czy tam można coś postawić. Dobrze, mam może ja też miałabym taką propozycję na przyszłość właśnie. Jeżeli wpływają takie wnioski od mieszkańców, żeby przekazywać taką informację do osób, które są z danego okręgu. Żeby wspólnie te osoby wypracowały jakieś zainteresowane tematem. To jest normalne. Wszyscy dostali. Bardzo proszę pan Andrzej, czy jeszcze coś tam? No mieszkacie tam, jak mamy głosować, bo to jest bardzo ważne. Gdzieś można się zmniejszyć, to są prywatne osoby, chciała sobie wyczyścić moje, prawda, a nie naszego grona. Natomiast, żeby podejmować decyzję, że odrzucamy tę uchwałę, jest szkodliwa. Popieramy, jest szkodliwa. Uważam, że jeżeli wszyscy zagłosują, wstrzymają się od głosu, tak naprawdę uchwała nie zostanie podjęta. Trzeba rozpatrzyć, a nie podjąć, że nie, bo tam jest potrzeba działania jakiegoś, tylko opracowania sensownego działania. To jest sobie. Dobrze, w takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za? Nie widzę. Kto z państwa jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Wszyscy. Dziękuję bardzo. Niniejszym Rada wstrzymała się. Za nowe informacje. Przystąpimy do punktu 9. Przeprowadzenie głosowania w sprawie stanowiska Rady Dzielnicy Ruch w kwestii ustanowienia nowych zasad przyznawania wiek członkom rad dzielnic. Jakie jest to stanowisko? To bardzo proszę. Panie Andrzej, proszę zreferować. Wysłałam państwu propozycję podjęcia uchwały, znaczy taką uchwałę. Generalnie rozchodzi się o to, że w wielu radach dzielnic pojawiające się problemy wynikają z podziału diet, jaki dostaje przewodniczący zarządu. I o tych problemach w uwagach te rady sygnalizowały. Niestety temat diet statut nie obejmuje. Trzeba było zmienić uchwałę Rady Miasta. I propozycja jest tego typu, żebyśmy jako Rada Dzielnicy wystąpili z takim wnioskiem, żeby Rada Miasta pochyliła się nad tą uchwałą, wypracowała jakiś model zmieniający tą wodliwą konstrukcję, moje ocenie. I żeby komisja, która w tym momencie pracuje nad statutem, rozszerzyła swój zakres działania właśnie opracowując nowy projekt. Jaki to miałby być podział tych finansów? Tak naprawdę nawet nie my będziemy decydować, tylko ta komisja, czy radni głosując, natomiast my możemy jako rada zaproponować jakieś rozwiązanie.
jakie rozwiązania to też Państwo podejmą. Ja w tym projekcie uchwały przedstawiłem swój pomysł. Czy się Państwo z nim zgadzają, czy nie, to już Państwa decyzje. Natomiast uważam, może uzasadnię, dlaczego taką formułę przedstawiłem, bo zaproponowałem podział diety, czy środków finansowych dla przewodniczącej zarządu, przewodniczącej rady, sekretarza. Natomiast dla członków zarządu formy jakiejś rekompensaty, jakieś formy rekompensaty. Czy to będą zniżki, czy zwolnienie z opłat parkingowych w strefie zamieszkania, to jest rzecz względna. Natomiast uważam, że przewodniczący zarządu kieruje tą pracą, odbiera korespondencję, bo tak to rozumie, korespondencję, spotyka się z mieszkańcami, zresztą wszyscy się spotykamy, no ale jakieś tam koszty ponosi, to nie ulega wątpliwości. Natomiast przewodniczący rady również reprezentuje Radę na zewnątrz. Jeżeli są jakieś konsultacje, jakieś spotkanie, to również przewodniczący Rady powinien być na takie spotkania. Teraz żeśmy dowiedzieli się ostatnio na Facebooku, że było wręczenie medali 700-lecia dla Rady Dzielnic. Nie wiem, czy Pani była przewodnicząca. Nie. To jest godzina taki, kiedy ja pracuję. Natomiast tutaj jest też kwestia, mamy zastępców w postaci zastępcy przewodniczącego zarządu, wice przewodniczących Rady, gdzie mogliby pojechać i reprezentować Radę przy takiej uroczystości. I to też się wiąże z jakimś nakładem pojechania, czasu, wykupienia biletu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jaka to formuła będzie, to tak naprawdę to jest temat otwarty do dyskusji. Czy rozszerzyć tą formułę na członków Rady, żeby każdy za udział w posiedzeniu, czy za podjęte działania. To jest temat do dyskusji, natomiast chodzi mi, żeby wrzucić ten kamyczek, żeby komisja, która zajmuje się opracowaniem nowym statutem, rozszerzyć jej zakres działania i przyjrzała się też temu problemowi. Zgadza się, tylko czy to nie powinno być dyskutowane z wszystkimi radami? Zapewne tak. Właśnie, jak powinno być rada, to się oni mają, oczywiście. Bo to jeżeli wszystkie rady, wystąpiły jednego, to nie ma sensu. To jest kwestia zasygnalizowania i wtedy komisja będzie... Ale czy jest twój pomysł, inicjatywa, czy to jest odgórnie gdzieś sygnał był, żeby w tym... Nie. To jest mój pomysł, bo proszę Państwa, tu jest mowa nie o naszej radzie, tylko o radzie, która będzie w następną kadencję jakby wybrana. I ten problem diet na przykładzie wielu rad wskazuje, że to jest problem, który destrukcyjnie działa na rady. I warto by było, nie już dla nas, bo nas to nie obejmie, tylko dla przyszłych rad pochylić się nad problemem. A może tak jak pani Emilia zaproponowała, nie wiem, czy państwo dostaliście, czy nie dostaliście, że pieniądze powinny iść na rady. I to ktoś powinien tutaj te pieniądze dzielić, zależy od tego, jaki kto ma wkład w konkretną pracę. I wtedy każdy by chciał pracować więcej, bo wiedział, że za to zarobi. Tak. To są propozycje, natomiast tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że to nie my będziemy decydować, natomiast to raczej ta komisja. I tak jak Państwo wspomnieli, wydaje mi się, jeżeli by ten zakres pracy komisji został rozszerzony, to zapewne by były konsultacje w tym temacie ze wszystkimi radami dzielnic, bo to nie my będziemy podejmować. Natomiast chodzi, żeby ten temat zasygnalizować potrzeby. I to taka komisja przedstawi, tak jak w statucie, mają wypracować nowy statut, przedstawić go radom dzielnic, rady dzielnic zaopiniują i wtedy ewentualnie rada miasta zaopiniuje ten nowy statut. Taka będzie procedura. I żeby podnieść się od razu przy zmianie statutu rady dzielnic, również uchwałę, która odnosi się tak naprawdę do tego nowego. Taki był mój postulat. Przepraszam, czy możemy udzielić głosu panu Krzysztofowi, bo ma wiedzę w tym temacie? Bo śledzę. Znaczy, jak najbardziej zasadny. Tylko przyszłej rady. Tak więc. Ale jeżeli ja bardzo przepraszam, ale po prostu nie mam. Chwileczkę, panie Milanowicz, to ja pozwolę sobie tak jakby przeczytać projekt uchwały, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiam. Bo ja nie wiem jak Państwo. W pierwszym punkcie, tak jakby na samym początku treści jest wskazany artykuł, czyli przedstawiciel, musimy złożyć taki wniosek. Na paragraf pierwszy. Wnosimy o rozszerzenie zakresu prac Komisji Rady Miasta do spraw statutów jednostek pomocniczych o przygotowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę numer, wskazany jest numer uchwały Rady Miasta z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet przez przewodniczących zarządów dzielnic. Paragraf drugi.
Wnosimy o przyznanie zryczałtowanych diet miesięcznych dodatkowo dla przewodniczących rad dzielnic, jako osób zwołujących, prowadzących posiedzenia oraz reprezentujących rady na zewnątrz, a także sekretarza. Paragraf trzeci. Wnosimy o wypracowanie systemowych rozwiązań i mechanizmów przyznających członkom zarządów Rady Dzielnicy jako organom wykonawczym Rady Dzielnic rekompensatę poniesionych nakładów wynikających z przygotowania i realizacji uchwał, stanowisk, apeli, opinii, wniosków podjętych przez członków Rady. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ja pozwolę sobie, ponieważ też Państwo, ponieważ z założeń nie wiedziałam, czy uda mi się dojść, bo zawsze właśnie te wtorki są dla mnie problematyczne. Też napisałam jakby swoje stanowisko do pomysłu. Zgadzam się z inicjatywą, żeby w ogóle jakby zasygnalizować, natomiast troszeczkę mam odmienne stanowisko. Między innymi też w kontekście tego, co powiedział Pan Andrzej, czyli tego, że właśnie kwestia zawsze finansów jest kwestią sporną i kwestią budzącą różnego rodzaju konflikty. Jeśli Państwo się zgodzicie, ja pozwolę sobie też przeczytać swoją propozycję, bo też nie wiem, ile osób się z nią zapoznało. Moim zdaniem nie jest dobrym rozwiązaniem, by w cyklu miesięcznym wynagradzać pracę przewodniczących rady i zarządu oraz sekretarza przy jednoczesnym utrzymaniu społecznej formy pracy pozostałych członków Rady. Uważam, że takie rozwiązanie dodatkowo spotęguje niezdrową rywalizację i układanie się, które na mnie osoby z zewnątrz nie tylko zrobiło bardzo złe wrażenie jeszcze na początku tak zwanej przygody z Radą Dzielnicy. W związku z powyższym i faktem, że dotychczasowy w cudzysłowie wabik w postaci nieopodatkowanej diety w wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli 200, przysługujący co miesiąc przewodniczącemu zarządu jest nie tylko w naszej Radzie źródłem wielu konfliktów, proszę o wzięcie pod uwagę mojej propozycji. Proponuję, by wyżej wymieniona dieta została zmniejszona do 500 zł miesięcznie, ewentualnie dla wskazanych przez pana Andrzeja, czyli pana przewodniczącego rady bądź sekretarza, do maksymalnie 100 zł miesięcznie na osobę. Natomiast powstałych w ten sposób oszczędności wypadałoby, warto by było utworzyć fundusz, z którego mogliby korzystać według potrzeb wszyscy członkowie Rady. Oczywiście wiązałoby się to z przygotowaniem stosownych zapisów w regulaminie dotyczących możliwości wykorzystania tych środków. Wówczas można by było określić poszczególne kategorie, na przykład koszty administracyjne, czyli tutaj te materiały biurowe, może usługa ksero, koszty promocyjne, takie z inicjatywy Rady, jak i włączanie się w działalność społeczną, kulturalną na dzielnicy, bo uważam osobiście to za bardzo istotny element budowania pozytywnych relacji z mieszkańcami. Koszty operacyjne związane z realizacją zadania, nie wiem, między innymi opłaty skarbowe, jakieś przygotowanie raportów, analiz i tak dalej. Nieprzewidziane wydatki, na przykład interwencje w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców. I tu podkreślam, że ten punkt jest dla mnie naprawdę niezwykle istotny z racji tego, że na początku roku Rada Dzielnicy rozdysponowuje całą rezerwę. W związku z tym nawet gdyby cokolwiek się wydarzyło takiego, my nie mamy żadnych środków, żeby zareagować, co uważam, że tak też nie powinno, jednak powinny być jakieś środki. Ale jest wymóg Emilii wydania pieniędzy z rezerwy do końca kwietnia. Termin do końca kwietnia. No to w każdym razie to jest taka jakby moja opinia, że gdzieś tam ten budżet powinien być i akurat na przykład gdyby powstał ten fundusz, taki budżet byśmy mieli. Być może jeszcze jakiś inny, tak jak mówię i tutaj było wspomniane, warto by było to po prostu na większą formę określić. Natomiast przy przeliczaniu tak, że tą kwotę 2100 odliczylibyśmy te 800 zł miesięcznie, zostaje nam około ponad 15 tysięcy, gdyby zostawić tylko przewodniczący 500 zł, zostaje nam 19 tysięcy złotych w skali roku do wykorzystania przez Radę Dzielnicy, co moim zdaniem jest no bardzo dużą kwotą pieniędzy. Zgadzam się z tym, co powiedział Pan Piotr odnośnie tego, że wtedy wszystko jest transparentne, wszystko jest jawne i klarowne, ponieważ każdy chcąc skorzystać z takiego funduszu jakby musi uzasadnić potrzeby tego, że na dane wydatki potrzebne mu są środki, nie ma walki o pieniądze, jest chęć po prostu wykazania się. Takie jest moje stanowisko. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca, ja wnoszę o to, żebyśmy po prostu przegłosowali ten punkt obrad na opinię i tak naprawdę na wnioski i też jakieś propozycje.
propozycję zmian, będzie też czas, będzie też miejsce. Tak jakby ja bym prosił, żebyśmy przepracowali tylko wniosek ten pana Andrzeja. Wnoszę, żeby w tym projekcie uchwały pominąć paragrafy 2-3, czyli te propozycje, jakie tam zaproponowałem, tylko przegłosować paragraf pierwszy, czyli podejście, żeby komisję rozszerzyć zakres działania tej komisji do... Ale ja mam pytanie też poniekąd skierowane do pana Jakubowskiego, mianowicie co w związku z tym, jak my podejmiemy tę uchwałę, a komisja już nie pracuje, to po pierwsze. A po drugie, jak kierujemy to do komisji, a pochyla się nad tym Rada Miasta, a nie komisja? Muszę to skierować do Rady Miasta, natomiast się tak przeformułować, to wtedy można to zabezpieczyć. A ja z kolei mam propozycję, ponieważ tych propozycji jest naprawdę bardzo dużo, bardzo różnych i wydaje mi się, że jeszcze można zastanowić się, ponieważ ja widzę jeszcze inne rozwiązanie. W tym momencie akurat ja uważam, że w niektórych miastach wszyscy radni dostają, członkowie rad dzielnic dostają biedy za samo uczestniczenie w posiedzeniu, żeby zrekompensować biedy, wyjazd, dojazd, cokolwiek. Więc może być tak. Inna sprawa może być taka na przykład, że członkowie rad dzielnic po pierwsze powinni mieć legitymację, którą upoważniają na przykład do tego, żeby skorzystać ze strony środków transportu różnego rodzaju, załóżmy przy załatwianiu spraw służbowych, prawda? Nie wiem, to można myśleć w tym momencie, jak to rozwiązać. Mnie się wydaje, że ten wniosek jeszcze nie jest gotowy do tego, żeby go ruszyć. Bo tu jest bardzo dużo różnych rzeczy i w tym momencie co możemy uchwalić? Na dobrą sprawę to, że uchwalamy, że po prostu, że miasto się tym zajęło, no to oni się tym zajmują na dobrą sprawę. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, jeszcze raz wnoszę o to, żebyśmy przegłosowali wniosek pana Andrzeja Gołowskiego z pominięciem paragrafów wspomnianych przed chwileczką przez pana Andrzeja. Dobrze, jeżeli pan jest zasekowany, to w tym momencie musimy go przegłosować. W takim razie, kto z państwa jest za, żeby przegłosować wniosek pana Gołowskiego z niesionymi poprawkami? Bardzo proszę. Kto jest za, żeby się przytrzymać, proszę policzyć. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał? Trzy osoby. Zmniejszył nam się stan wniosku wniosku. Dziękuję bardzo w takim razie. Więc przystępujemy do głosowania zmienionego wniosku pana Gołowskiego nad przyznawaniem nowych, przepraszam, nad nowymi zasadami przyznawania diet członkom rad dzielnic. Kto z państwa jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób jest za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Trzy osoby? Cztery. Pani była za? Aha, tak. Czyli odwrotnie tak mówię, coś jest. Osiem i cztery, dobrze. No właśnie o to chodzi. W takim razie Rada przegłosowała wniosek pana Gołowskiego w sprawie stanowiska Rady Dzielnicy różnych kwestii ustanowienia nowych zasad działania, przyznawania, przepraszam, nowych zasad przyznawania diet członkom Rad Dzielnic. Punkt 10. Wnioski i podsumowanie rezerwy cenowej 2018. Ja bym chciała zabrać głos. Bardzo proszę. Ja bym też chciała. Dobrze, powróci, bardzo proszę. Kto pierwszy pani za? Bardzo proszę. Ja pozwolę sobie przeczytać, żeby ruszyć. Mój projekt przygotowałem staradnie na prośbę mieszkańców ulicy Sierpnej. Chodzi o rezerwę celowe. Zabrałam to wpisy, przekonam się, czy ta prośba ma poparcie wśród mieszkańców. Trudnik jest podpis pani dyrektor przedszkola przy ulicy Sierpnej oraz kierownika przychodni medyk i oprócz gabinetów lekarskich jest rehabilitacja, z której korzystają obywatele mieszkańcy. Po napisaniu wniosku skontaktowałam się z policjantem dzielnicowym, panem Jackiem Partyką, który pozytywnie ocenił zasadność przejścia w tym miejscu. Dopiero wtedy złożyłam wniosek Radzie Dzielnicy. To było moje zdziwienie, gdy przeczytałam w protokole, że przejście jest niebezpieczne. To znaczy, że chodzenie przez środek skrzyżowania jest bezpieczne? Jak to mieszkańcy mówią, na lusterku chodzą. Mieszkam tu 30 lat i widzę, jak smut się ruch samochodów na ulicy. A w statucie pisze w rozdziale drugim, paragraf 5, punkt drugi, że Rada powinna przychylać się do potrzeb mieszkańców. A to była potrzeba mieszkańców, ponieważ mój wniosek był podpisany przez 68 osób. W
Na tym wniosku remont chodników przy ulicy Glinianej 29 i Głębokiej 26 przeszły jednogłośnie. Chodniki są w dobrym stanie, nie są bardzo dobre i nie wymagają natychmiastowego remontu. W naszej okolicy wszystkie ulice są w złym stanie. Jest tylko jedna wyremontowana ulica Powszechna. W ubiegłym roku wyremontowano chodnik w ulicy Siewnej. Poza tym w tym miejscu okolice bloku Glinianej 25, 27 i 29 oraz Głęboka 26, to jest sąsiadka 25 i Glinianej. Zrealizowano wiele projektów, bardzo dużo. Zerwano asfalt z boiska w bloku 25 i posadzono krzewy, po których nawet ślady nie ma. Powstał ogrodzony placawok, bogato wyposażony, urządzenia ekologiczne, ustawiono 8 ławek, 6 koszy na śmiecie. Zrobiony został chodnik wzdłuż placu łączący blok 25 i 27, siłownia oraz urządzenia do gry w piłkę dla starszych dzieci. Chodnik przy bloku 27 i ogrodzony ogrodek z krzewami. Chodnik od bloku 25 w miejscu, gdzie mieszkańcy wydeptali sobie ścieżkę. Schody wyjściowe do bloku 25 i 29. Ogródek i żywopłot przy bloku 25. Schody i chodnik przy Głębokiej 26. W roku dostaniemy jeszcze 3 kosze, jest ich teraz 9 oraz 2 ławki. Nasz rejon to ulica od Cana do Głębokiej, od Sowińskiego do Bystrzycy. Tymczasem remontuje się tylko jedno miejsce. Bloki, o których mowa, to budynki komunalne. Z tym, że część mieszkańców wykupiła swoje mieszkania, co wiąże się z tym, że są właścicielami gruntów. Chciałem wiedzieć, z jakich pieniędzy powstały te wszystkie inwestycje. Mieszkańcy okolicznych ulic pytają, a dlaczego remontuje się tylko jedno miejsce? Stawiam więc wniosek o zmianę decyzji Rady odnośnie projektu chodników. W zamian można by wyremontować na przykład chodnik w ulicy Siewnej po stronie Parzystej, który jest bardzo uczęszczony przez rodziców i dzieci z przedszkola, a także przy Siewnej 20, ale na zachodniej do przedszkola też tędy chodzą. Poza tym tędy chodzą mieszkańcy Żliwnej i Siewnej na przystanek przy Głębokiej. Tędy też chodzą mieszkańcy ulicy Glinianej do kościoła przy ulicy Radoszczyckiego. Oraz pacjenci, często niepełnosprawni przy przychodni medyków na rehabilitację. Dziękuję. Mogę dodać do protokołu. Przejście, tak? O wycofanie się z poprzednich decyzji. Nie chodzi o te dwa chodniki, żebyśmy się wycofali z punktu 11 8 posiedzenia Rady Dzielnicy Rury. Tak. Z tego protokołu, które niedawno przyjęliśmy. I głosowanie jak najbardziej, tak jakby za 16 osób głosowało przeciw 0. Robili pan błąd mój. Ja w żaden sposób tego nie wartościuję, ani nie oceniam, tylko tak jakby chcę zrozumieć, po co pani wnosi. Ale jeśli mogę powiedzieć, przyjęcie sprawozdania z głosowania, z przedniego zebrania oznacza tylko, że to sprawozdanie zostało prawidłowo zrobione i nikt go nie pomylił żadnego przeciwnika. I to odbyło się przy głosowaniu. Natomiast może w każdej chwili do każdego praktycznego głosowania ja się bym chciała odnieść. Dobrze, natomiast tutaj chodzi mi o tę rezerwę celową. Była jakaś podjęta uchwała i ja mam do niej zastrzeżenia. Mnie nie było, bo nie mogłam być na tamtej radzie. Powiedziałam o przejściu, co powiedziałam. Nie śmieszy to, że przejście jest niebezpieczne. Co to znaczy niebezpieczne przejście? To jak ludzie chodzą przez środek, bez przejścia to jest bezpiecznie? Przeskoczy mieć koniec. Tak jakby rozumiem, że literalne przytoczenie tak jakby kwestii, że przejście jest niebezpieczne, to ktoś to zapisał. To proszę być pewną, że my głosowaliśmy za utworzeniem przejścia, tudzież nie. Nie głosowaliśmy, czy ono jest bezpieczne, czy nie. Nikt tego nie ocenia, nikt tego tak jakby nie podważał dokumentacji, która została zebrana. Tak jakby wynik jest jednogłośny. Nie znaczy. Nie jest jednogłośny, bo tam było trochę przeciw. Trochę było się, trochę nie wstrzymało. Ale bo jedno z jest większość, czy nie można znaleźć, to przepchnie, czy nie, no. O to. Ja nie wiem tylko, jak jest... Jak mieszkańcy wnoszą do nas o coś, to powinniśmy ich poprzeć. Prawda? To jest
A, ale te chodniki, to naprawdę nie można tak robić wszystkiego w jednym miejscu. No nie można wszystkiego robić. Ja wiem, że na przykład, ja wam powiem, chodnik przy Głębokiej i schody na pewno prawidłowo. Ogródek, nie mam nic przeciwko temu. Siłownia też nie będzie. No ale już na przykład tak wycięli ten chodnik chodnikami, że te trawnie chodnikami, tam właściwie to same chodniki są. I jeszcze teraz następne chodniki, ten przy 26 to tylko dlatego do wymiany, że jest asfaltowy, a on jest całkiem równy. Ten przy Głębokiej 26 no nie jest w dobrym stanie, ale jeszcze się tam zabić nie można, a przy Siewnej po stronie parzystej jest tak, kociłby, przy drzewach o takie, o góry, no okropnie. I też jest bardzo dobrze wyczyszczany. Czy mogę się odnieść? Więc ja bym chciała, bardzo proszę, proszę. Pani Lucyno, te pytania skierowała pani do mnie, ja pozwoliłem sobie troszkę szerszy grono, odpowiedź na pani te zastrzeżenia. Udzieliłem, tak mi się wydaje. Natomiast ja się nie zgadzam z panią, czy te inwestycje, na które zostały wnioski skierowane, są niezasadne, czy my jako ten obwód jesteśmy niedofinansowani, mamy mnóstwo potrzeb. I to jest dlaczego, fakt. Ale dlaczego wielkie miejsce? Natomiast proszę panią, tak jak napisałam na pani odpowiedzi, na 26 propozycji 10 złożyłem ja. Pani i jedna złożyła propozycję i dotyczyła budowy przejścia do pieszych. Nic pani nie wspomniała o tym, że mieszkańcy chcą remontu chodnika. Bo to mi musi być do głowy. No, rozumiem to. Natomiast był czas. Mało tego, jeszcze jak państwo przyszli do rady, żebyśmy zostali zaprzysiężeni, ja poświęciłem swój prywatny czas i przedstawiłem nowym członkom, to panu Tomaszowi i pani również, pewne zasady funkcjonowania, żeby państwo zrozumieli, co jest rezerwą celową, co jest budżetem miasta, żeby ułatwić państwu wdrożenie się w to, kiedy trzeba co składać i tak dalej. I teraz tak naprawdę rozumiem, że pani kwestionuje, no, że Rada w zasadzie większością osób zadecydowała o przeznaczeniu pieniążków tam. Było ostatnie posiedzenie Rady, gdzie każdy z członków czy wnioskodawców mógł przedstawić swoje argumenty, dlaczego to i a nie inaczej. I tu mamy w sprawozdaniu jasno podkreślone, że członkowie, było 16 osób, 16 osób poparło remonty tych chodników. Wszyscy. Odnośnie pani przejścia, gdzie przedstawiciele mieszkańców tego obwodu zasygnalizowali swoje uwagi, swoje zastrzeżenie i wtedy był czas, żeby się podnieść do tego. No, rozumiem. Natomiast ja też wtedy przedstawiłem na forum rady, że ubolewania, że pani nie może się odnieść tak naprawdę. Bo gdyby pani była, to zapewne by pani swoje argumenty, zapewne te pismo wtedy przedstawiła, bo my dopiero teraz się dowiadujemy, że 60 parę osób popiera ten postulat. No przecież ja złożyłem no my dopiero, to inaczej, jako wtedy pełniący funkcję zastępcy przewodniczącej zarządu, ja o takim dokumencie nie miałem żadnego pojęcia. I zapewne głosujący członkowie rady również. I rzecz jest tego typu, że te projekty, które dostały poparcie, w zasadzie wszyscy zagłosowali za. Odnośnie przejścia, do którego pani głosuje, nie wiem, który to jest punkt, tylko to się pomóc przekoczyć, jakie są. Tak więc wydaje mi się, że to po prostu no, już mam. Pani propozycję budowy przejścia dla pieszych poparło 0 osób. Przeciw było 10, wstrzymało się 6. No, ale było to poprawione głosowanie. Zgadza się, ale po przedstawieniu, po zabraniu głosu. Gdzie wszystko się robi, gdzie pan Gładzki mieszka?
Nie, myślę, uważam, że każdy ma szansę wniesienia propozycji, ma czas i nie to pan Głowacki decyduje, czy pieniążki pójdą tu, czy tam, tylko członkowie rady. Często spotykam się z zarzutem, że wszystko się robi koło mnie, wszystko ja. Proszę państwa, na przełomie kilku rezerw celowych zdecydowanie większość wniosków składanych do tej rezerwy są to moje wnioski. A każdy z członków ma prawo, nawet tak naprawdę powinien, złożyć takie propozycje. I to, że załóżmy członkowie w odpowiednim czasie nie wywiązują się z tego prawa, to proszę nie mieć do mnie pretensji, że ja składam tyle propozycji. Ja utrzymuję kontakt z mieszkańcami, wiem, jakie są potrzeby. Ja nie prezentuję, nie wiem, słowackiego osiedla, nie wiem, Skiewicza. Ja nie, nie, w sprawie śmieci na przykład nie współpracuję. A pan jak składał propozycję, to też ze mną nie współpracował. Ja przedstawiłem swoją propozycję, może każdy z członków. Bardzo dziękuję państwu. Bardzo proszę. Ja chciałam jeszcze się też odnieść do tego, no jeżeli chodzi o chodniki, to poza tym wszystkie propozycje do rezerwy celowej zostały przegłosowane w sposób prawidłowy, to czy temat jest już de facto zamknięty, pani Lucyno. Jeżeli chodzi o też jeszcze rezerwę celową, to chciałam zaznaczyć, tak a propos jakby mojego funkcjonowania jako przewodniczącej zarządu, że przy procedowaniu nad rezerwą celową zgłosiłam miejsca, realizację miejsc parkingowych na swoim osiedlu Prusa. Jeszcze tak, chciałam jeszcze tylko sięgnąć dalej, tak jak pan Andrzej Gołacki sięga do różnych, do rezerwy celowej z poprzednich też lat, a mianowicie jak byłam pełniącą obowiązki, nie realizowałam, nie mogłam zrealizować, nie realizowałam na osiedlu Prusa, czyli na swoim, na którym mieszkam, żadnych propozycji z rezerwy celowej, żeby nie było jakichś zarzutów wobec mnie. Jeżeli jest kolejna rezerwa do realizowania, ja, drodzy państwo, odstąpiłam od realizowania miejsc parkingowych celem zaoszczędzenia pieniędzy, a zrealizowanie miejsc parkingowych z budżetu obywatelskiego, przykładem poprzedniego roku, gdzie poszło to dobrze. I też jakby chciałabym, żeby zostały pewne kwestie zauważone, że działania dla dobra całej dzielnicy i okręgu siódmego także, przez to, że szuka się rozwiązań, no nie wiem, alternatywnych, innych, gdzie można coś zrobić. Czy mogę jeszcze dalej? Formalnie wniosku trzeba. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że i chciałam, żebyście państwo się do tego odnieśli, a mianowicie po rozdysponowaniu rezerwy celowej zostały na mnie niecałe 4 tysiące złotych, plus że zwróciłam się do zarządu do ZTM-u o realizację z bieżącego utrzymania przejścia dla pieszych na ulicy Juranda. Czyli zostają nam kolejne 2000 w budżecie w rezerwie celowej. Czyli mamy mniej więcej 6000 do wydania z rezerwy celowej. Jeszcze chciałam powiedzieć, że odbyłam spotkanie z panem dyrektorem Dziubą z Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta odnośnie placu przy Janosawy. Ponieważ Urząd Miasta chciałby rozwiązać jakby kwestię formalno-prawną funkcjonowania tego placu, powiedział, że jeżeli my przeznaczymy jakieś środki z rezerwy celowej, to Urząd Miasta ze swoich pieniędzy, z jakichś swoich kosztów bieżących dołoży też kwotę, która umożliwi wyremontowanie tego placu i przekazanie go do Wydziału Gospodarowania Mieniem, który się będzie tym zajmował. I teraz... Ponieważ plac już jest zdewastowany w tej chwili, to przecież te pieniądze się uczęszczały na tego. Plac będzie zrobiony i będzie wszystko po prostu. I teraz ja
chcę się Państwa zapytać, jakie jest Państwa zdanie w tej kwestii? Remont tego placu to jest 16 tysięcy, w rezerwie oszczędności będzie na 6 tysięcy. Pani powie, dlaczego Pani mówiła zupełnie inny kwot wcześniej? Dlaczego jaki? Nie było 16 tysięcy. Było 16 tysięcy, zawsze. Ponad 20, dobrze. 21 przeniesienie, 16 remont, zawsze było 16. No dobrze, w takim razie... Wniosek Pani Lucyny, który zaistnieje, do odniesienia się do poprzednich głosowań i jakoś tak faktycznie nie zgadzam się z tego wewnętrznie. No więc właśnie się zastanawiam, bo teraz tak, tak czy inaczej, rezerwa celowa została uchwalona, pieniądze rozdysponowane, tutaj Pani Przewodnicząca mówi, że zostało to 6 tysięcy i ewentualnie możemy... Ale wniosek jest w terminie do końca kwietnia złożony, więc... No więc właśnie o to chodzi. Trzeba nie przegłosować jakoś. Nie, nie, no to my propozycję do realizacji do rezerwy celowej zgłaszaliśmy do 20 października. I kwestie, które, sytuacje, które zostały po tym terminie zgłoszone, nie były przyjmowane. I tak było z wnioskami pani Emilii Lipińskiej. Ale to się odnosi do uchwały z poprzedniego zarządu, który był nie w październiku, tylko jakoś tak niedawno. Ale wniosek Pani Lucyny dotyczy zmiany decyzji, a nie podjęcia decyzji. No ale ta decyzja nie jest do zmienienia. Drodzy Państwo, ale to jest uprawnione, ale członkiem Rady ma prawo to wygłosić, czy to jest zasadne, czy nie. Ja bym powiedział, żeby naprawdę to robił jakieś szybsze głosowanie. To jest tak, tu w ogóle mamy głosowanie, bo tu tylko były wnioski i podsumowanie, koniec, przedstawione stanowiska, kropka, przechodzimy do następnego. Bo tu nie było żadnej uchwały, nic. Więc informacja z zarządu, rozumiem, że zostały przedstawione. Czy jeszcze coś? Nie, no jeszcze chciałam dodać. Przede wszystkim chciałam dodać, tutaj pan Andrzej Gołacki już wspomniał, że ja jako reprezentant zarządu i pani Sikorska jako przewodnicząca rady byłyśmy zaproszone do odebrania medalu 700-lecia prezydenta miasta Lublina dla rad dzielnic. W jakim celu ten medal był przyznawany, no to nie wiem, bo być może lepiej byłoby, gdyby zostały przyznane większe rezerwy celowe. Natomiast no, został przyznany, odebrany. Chciałam powiedzieć, że jeszcze przede wszystkim wszystkie wnioski dotyczące rezerwy celowej zostały złożone w Urzędzie Miasta do realizacji. Co jeszcze? Chciałam też powiedzieć, zanim zostanę jeszcze tutaj zbombardowana, że pan Dariusz Michałowski, który siedzi tam w kącie i jest autorem projektu budżetu, znaczy budżetu obywatelskiego z ubiegłego roku, który promowaliśmy, pomogliśmy i wygrał. I bardzo nam zależy, żeby został zrealizowany jak najszybciej, ponieważ jesteśmy w trakcie, tak, konstruowania nowego. Zwrócił się do mnie z prośbą o interwencję w Zarządzie Dróg i Mostów celem przyspieszenia realizacji. Ja byłam kilkakrotnie w Zarządzie Dróg, w tym pana dyrektora Pitka, prosząc, błagając o realizację wśród bardzo wielu innych projektów budżetu obywatelskiego 2018, żeby nasz pierwszy zaczął być realizowany. I prawdopodobnie zaczął być realizowany i interwencja była skuteczna, dlatego że tutaj Państwo z Zarządu Dróg zaczęli się komunikować z Panem celem podjęcia realizacji już. Zwróciłam się także do spółdzielni mieszkaniowej LSM też odnośnie tego realizacji tego projektu z budżetu obywatelskiego o nasadzenia żywopłotów tam, gdzie będą
wycinane w celu realizacji miejsc postojowych. Zwróciłam się, tak jak tutaj we wnioskach było, do Biura Miejskiego Architekta Zieleni o uporządkowanie miejsc zielonych zgłaszanych przez Państwa. Zostało też zgłoszone do Straży Miejskiej ta sytuacja, którą zgłaszała pani Wasek ostatnio, a mianowicie interwencja na ulicy Pana Tadeusza, śmietnik i wywożenie tam i pozostawianie i porzucanie śmieci, odpadów i tak dalej, i prośba do spółdzielni o zamknięcie tego śmietnika. Z mojej strony jeszcze wystąpiłam na prośbę mieszkańca o przywrócenie znaków, ponieważ na ulicy Nadbystrzyckiej trakcja, zostały wymienione słupy trakcji trolejbusowej, czy postawione nowe, czy chyba wymienione. Nowe postawione i z tych znaków i z tych słupów zniknął znak zakaz postoju i na prośbę mieszkańca był tam wcześniej. Wystąpiłam do zarządu dróg o umieszczenie tego znaku z powrotem B36. Wystąpiłam do zarządu dróg i mostów o postawienie jednego śmietnika w pasie drogowym przy ulicy Glinianej 30 przy Chemii, dlatego że nie ma tam żadnych, a jest to miejsce, gdzie jest to bardzo potrzebne. Powpływały jeszcze też jest też pismo, odpowiedź na pismo pana Andrzeja Gołackiego dotyczące, które zostało skierowane do Zarządu Nieruchomości Komunalnych, dotyczące remontu chodnika przy ulicy Głębokiej 8. Tutaj Zarząd Nieruchomości Komunalnych tylko zobowiązuje się do remontu schodów na szczycie budynku ulicy Głęboka 8, prowadzących do przedszkola do końca drugiego kwartału 2018. W takim razie dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Teraz mamy moje wnioski. Proszę. Czy mogłaby pani przewodnicząca powtórzyć, tak wspomniała pani o wniosku od Biura Miejskiego Architekta Zieleni? On dotyczy? Tak ogólnie po prostu, żeby... Co odpowiedzieli na ten temat? Czy oni w okresie zajmują? Odpowiedzieli, tak. Odpowiedzieli. Skrócenie gałęzi tam w jednym miejscu, co ja pani podawałem tam. Ja mogę państwu odczytać to pismo, jeżeli chcecie. A będą może czas nie zrobić. No to wyślę. Oni generalnie jest tak, bo wysłałam i wysłałam pismo i jeszcze późniejsze tam były pana Izbickiego zgłoszenia, to dosłała mailem do biura architekta. Oni generalnie... A czyli rozumiem, że to był ten wniosek, który był postawiony o wycięcie żywopłotu, tam gruszy pana króla, nie wiem. No to są wnioski zgłoszone przez ciebie, Andrzej. Tak. Co to było w tej sprawie? Tak. No to ja zeskanuję to pismo i mogę jutro państwu przesłać, żeby je nie odczytywać. Jest to pismo dosyć tak zbywające trochę, ale... Oni termin chyba mają jakiś, prawda? Mają, ale mają terminy różne do różnych drzew. To też już tutaj z panią Lucyną i do różnych... Trzy instytucje przemysłowe drzew. Mój muszą i do marszałkowskiego i dalej jeszcze do jakiejś instytucji marszałkowskiej przyrody. Tak, każdy ma miesiąc. Ale chodzą i sprawdzają. Bardzo proszę.
Odnośnie działań zarządu, na ostatnim posiedzeniu był składany wniosek o ubytki w jezdni, weryfikację tych nielegalnych kopert, o wniosek o uzyskanie miejscowego planu zagospodarowania terenu dotyczącego wąwozu, tak chodzi o ten ciąg pieszy. Czy w tym temacie jakieś zostały działania podjęte? Nie, dlatego że jeszcze chciałabym, w związku z tym, jeżeli odniosę się do planu zagospodarowania przestrzeni, ponieważ wyszło to ogłoszenie dotyczące wyłożenia i zaraz po tym wyłożeniu, po 18 kwietnia, będzie czas na składanie naszych jakby uwag, to uważam, że w tym momencie możemy to zrobić. Jeżeli mogę się odnieść. Ja przepraszam, bo myślę, że już wszyscy jesteśmy zmęczeni, natomiast no to moje gdzieś tam uwagi co do funkcjonowania, przepływu informacji i tak dalej. Proszę Państwa, będzie wyłożone studium. Na studium nie będzie przedstawiony, gdzie będzie chodnik, czy nie będzie chodnik. Jako mieszkaniec zawnioskowałem, mam fragment, o który prosiłem radę dzielnicy, zarząd, i to jest ten fragment. Dlaczego nie może być tu osiedle Konopnickiej połączone z główną aleją? Bo wskazane ZP to jest teren miejski zielony. I dlatego tu trzeba było zawnioskować, żeby na tym zrobić połączenie KX, czyli ciąg pieszy. I to do miejscowego planu zagospodarowania. I taki wniosek chciałbym złożyć, żeby rada zawnioskowała o zmianę miejscowego planu zagospodarowania. Studium nie obejmuje takich szczegółów. Tyle. I teraz o tyle to jest istotne, że gdybyśmy w czas, gdzie wcześniej zasygnalizowałem, kiedy jeszcze były podejmowane uchwały o zmianę miejscowego planu zagospodarowania terenu po stronie czubów, czyli tamtego szkieletora, to żeby się spieszyć, żeby przy jednej sesji Rady Miasta, żeby dwie rzeczy załatwić. No, żeśmy z wnukami nadal nie mamy oficjalnie tego, to nie mamy się do czego w ogóle odnosić. Tak? A budżet obywatelski się zbliża. Jeżeli by jakiś projekt przeszedł i jest ujęte tam właśnie zrobienie ciągu pieszego, zrobienie chodnika, to nie zostanie zarobiony, bo miejscowy plan nie przewiduje tego chodnika. A Rada Dzielnicy zaprzepaszcza tak naprawdę czas, żeby zmienić ten plan. Ten plan z Krzaków? Z Krzaków to jest ruta. Tak więc tracimy pewne możliwości działania, bo później opinia będzie przy ocenie wniosku do budżetu obywatelskiego, że to zadanie nie może zostać wykonane, bo w miejscowym planie zagospodarowane jest teren zielony, a nie chodnik. Ale to nie ma wpływu na studium, tak? Zmiana miejscowego planu nie ma wpływu ze studium. Studium jest bardzo ogólnym dokumentem przedstawiającym, że mniej więcej tu będą bloki, tu będą domki, tam będą ulice. Nie określa, czy na tej ulicy będzie parking, czy tu będzie chodnik. Nie określa, to miejscowy plan określa. A my, patrząc, czekając na studium, nie zajmujemy się tym, co być powinno. Ubolewam, dlatego mój wniosek, żeby rada wystąpiła o zmianę miejscowego planu zagospodarowania terenu i naniesienie tutaj ciągu pieszego. Tak więc to jeśli chodzi o miejscowy plan zagospodarowania i też tutaj poprosił o szybkość działania, bo jeżeli Kowalski może zdobyć taki dokument, a rada na wniosek, nie pod zarząd, nie potrafi się wywiązać z tego zadania, no ubolewam. Lecimy dalej. Weryfikacja legalnych kopert, tych nielegalnych kopert, rozumiem, że też żadnych działań nie zostało podjęte. Ubytki z jezdni, osiedle Kursa Pozytywistów, Faraona, osiedle Sienkiewicza, Juranda i na rurach Słoneczna. Czy jakieś działania zostały w tym temacie podjęte? Jeszcze nie. Podniosę. A poza tym, tak jak pamiętam, to było to odroczone w czasie, rozmawialiśmy o tym, w związku z tym, żeby tak warunki pogodowe się zmieniły. Mogę się odnieść jako mieszkaniec, znowu jako mieszkaniec i zachęcam Państwa do działania jako mieszkańcy, bo Wy też możecie. Złożyłem wniosek o uzupełnienie, bo uważam, że czekanie miesiąc czasu, żeby wystosować pismo, przygotować pismo, wystosować, to mniej przez ten miesiąc czasu mieszkańcy jeżdżą po tych dziurach i niszczą sobie samochody. Jako mieszkaniec, widząc takie faktycznie stanowisko, wystosowałem stosowne pismo, już zauważam, że część ubytków została naprawiona. I sytuacja jest tego typu, że cały czas te zastrzeżenia kieruję, że to być tak nie może. Bo jeżeli jest taka dziura, że samochód może zawieszenie uszkodzić, to zamiast podejmować szybkie działania, to my będziemy teraz jeszcze nie ma realizacji tego wniosku. Czyli nim zarząd przygotuje, nim wyśle, nim oni to opracują, to może za dwa tygodnie załatają te dziury.
Natomiast... Ale rzeczywiście umawialiśmy się i dopiero wtedy będziemy wszystkim się zachować i robić, jak się w końcu skończą na stopę, żeby było dyskusja. Więc taka była dyskusja i już poza tej chwili. Przewodnicząca, złożyć z dokumentacji wskazę, który można wcześniej. No nie bardzo, bo tam mieliśmy dużo opłat śniegu, nic nie było widać na przykład. Na mojej ulicy jeszcze się śnieg nie stopił, niestety. Ja teraz zobaczyłem na wędziu. Jeszcze normalnie jeździ się po lodzie i po śniegu i robi rozwoju, żeby działało. A ja teraz, a propos tego wniosku pana Gołackiego, proszę, żebyśmy wyznaczyli termin do zgłoszenia tych dziur. Do mnie, dlatego że tak jak tutaj zauważył pan Jędzwicki, pani Sikorska, jest bardzo właśnie po ostatnich opadach i po ostatnich dniach dużo nowych, więc wyznaczmy sobie termin. Wyznaczmy termin i przesyłajmy. No i bardzo. Jaki termin państwo... Do końca tygodnia proponuję. Wystarczy. To na pewno się wszystko potopi i będziemy już po świętach. Nie, no po świętach. Po świętach, okej. Po świętach, bo to jest okres. Dobra, do końca przyszłego tygodnia. Nie, to zaproponuj. To będzie po prostu po świętach. Nie przed świętami. Któryś tam szóstego kwietnia. Ja mam pytanie jeszcze właśnie proszę, proszę pozgłaszać. Bo ja mam kilka innych postulatów, ale tutaj właśnie jednym, który mógłby być powiązany, czy wraz ze zgłoszeniem ubytków można też zgłosić, bo to też to samo do ZDM-u, tyle że to właściwie to samo, też referat utrzymania ulic, zgłosić kwestię utrzymania chodnika. Chodników przy ulicy Mieszka pierwszego przy przychodni. Czy to można po prostu za jednym zamachem też zgłosić? Z tego względu, że ja nawet na naszej grupie, nasza sprawa, publikowałam zdjęcia, jak to wyglądało jesienią, jak to wygląda zimą, dzwoniłam na Straż Miejską, dzwoniłam do spółdzielni. Spółdzielnia odżegnuje się, że jest to teren miejski i oni tego nie będą odśnieżać, a wygląda sytuacja tak, że jak był ten wielki opad śniegu z piątku na sobotę, to nie dość, że jakby droga, która z uwagi na źle zaparkowane pojazdy jest takim ruch wahadłowy, to ludzie, nie wiem, czy z psem, czy z czymś, chodzili tą drogą. Więc samochód stał w miejscu, boksowały koła, ludzie szli drogą, z tego względu, że śniegu było po kolana, po bokach i taka sytuacja utrzymywała się przez cały weekend. Jak zadzwoniłam na Straż Miejską, poprosiłam, dowiedziałam się, że to jest firma Comeco, która się zajmuje właśnie tym wycinkiem. Ja dzwoniłam do Comeco w sprawie odśnieżenia. Oni odśnieżyli tylko fragment po stronie, państwo nie znacie pewnie mojego osiedla, ale to jest Mieszka też od strony przychodni, po stronie przedszkola nie odśnieżyli, chyba czekali aż pan przedszkola. No właśnie, natomiast jest jeszcze odcinek, ten taki wzdłuż parkingu, którym chodzą wszyscy ludzie, nie tylko z mojego osiedla, po prostu przechodzą i tam jest zawsze ten odcinek niewyczyszczony w żaden sposób. Ale Emilio, podnosisz o co, bo wy w ogóle rozumiem, że przeszliśmy... Przepraszam, nie chcę przerwać, tak powiem. Ja bym prosił, że jak przejdziemy do wolnych wniosków... Ale to teraz wolne wnioski. Przeszliśmy do wolnych wniosków. Nie, przeszliśmy oficjalnie. Nie, no było oficjalnie. Nie, przeszliśmy. Nie. Czekam cały czas na przekazanie członkom Rady informacji o odpowiedzi stanowiska Wydziału Ochrony Środowiska, który zapewne taka korespondencja była w skrzynce, a do tej pory żeśmy nie udzielili. Pozostaje mi tylko do mnie, mimo że chodzi o ten świetnik wyszczelny przy naszej gminianej. Mianowicie 5 lutego odbyło się posiedzenie zarządu. Poprosiłem, zapytałem, czy jakaś korespondencja wpłynęła. Odpowiedziałaś mi, Moniko, że wpłynęła jakaś korespondencja z innego wydziału, z innego podmiotu i tyle. Później była sytuacja, że dzień później było posiedzenie... Andrzej, ale powiedz o co ci chodzi, naprawdę, zlituj się, powiedz o co ci chodzi, bo ja nie wiem, jak... Wpływa do Rady Dzielnicy korespondencja i ani na posiedzeniu Rady, przewodnicząca Rady, ani na posiedzeniu Zarządu, przewodnicząca Zarządu nie informuje nas, członków Rady, że coś wpłynęło kierowane na Radę, nie na przewodniczącą Zarządu czy na tego, tylko na Radę. I my nie wiemy, jaka jest informacja. Jak my mamy podejmować decyzję, jeżeli jest zamieniona przed nami? Ale w jakiej kwestii? Właśnie chciałbym się dowiedzieć. Ja nie widzę takiego pisma.
Ja coś powiem. Jeżeli chodzi o śmietnika, na pewno nie to pisma. Tu tego nie wiem. Pani ma dostęp? Ale ja też nie dałam. Tak więc kwestia, to może ja mogę dokumentować zdjęcie pokazać z piątego z Wydziału Ochrony Środowiska. Była pieczątka na kopercie Wydziału Ochrony Środowiska kierowana na Radę Dzielnicy Ruli. Ale i do tej pory mi pozostaje domniemywać, że to jest śmietnik. Ja nie mam pojęcia, bo my jako Rada nie dostaliśmy takiej informacji, takiej korespondencji. I to też jest jedno z moich zastrzeżeń odnośnie przepływu informacji. Nie wiem, jak było, ale odnośnie śmietnika na pewno nie było, ponieważ ja też pani dyrektor pani dyrektor ochrony środowiska. Mam wydział z Wydziału Ochrony Środowiska, to Andrzej, już zdjęcie zrobiłeś w skrzynce. Tak, dokładnie. I już mówię, przewodniczący to zarządu... To jest było też 2 lutego, tak? Pieczątka jest? Jest, tu jest 29 stycznia pismo. 2 luty czy coś takiego? Gdzieś luty? Może z 2 maja. Bo teraz jest kwestia, coś wpływa do Rady i my jako członkowie Rady nie jesteśmy o tym informowani. Jak mamy się odnosić do spraw, dla nas powiedzmy istotnych, dla niektórych nieistotnych, jak tak naprawdę nie wiemy, czy ktoś o nas postuluje, coś wnosi, czy coś takiego. O to chodzi. Tu nie chodzi tak naprawdę o śmietnik, bo ja tylko podejrzewam, że Wydział Ochrony Środowiska to zapewne o ten śmietnik, bo ten wydział się zajmował sprawą. Natomiast jeżeli my nie mamy informacji, co wpływa do Rady, no to sorry, ale zaufanie niestety tutaj kuleje. Andrzeju, zgodnie ze statutem, który się powołujesz, wszystkie dokumenty są do wglądu podczas posiedzeń i dyżurów. Dyżur jest raz w tygodniu mój to w Radzie. To mamy posiedzenie, czy możesz przedstawić ten dokument swojego stanu? Mam z Urzędu Miasta, z Wydziału Ochrony Środowiska lakoniczne pismo o planowanych w okresie maj-wrzesień plenerowych spotkaniach dla mieszkańców w poszczególnych dzielnicach miasta. Jest to pismo, które przyszło i dotyczy, jest potwierdzeniem tego ekofestynu, którym zgłaszałam na zarządzie i na Radzie, że będziemy uczestniczyć. To wszystko. Jeżeli brakuje jakiegoś, nie mam tego pisma, nie było odpowiedzi dotyczącej, nie kojarzę. Słucham? Koperta nie widzę z koperty. Koperta jest... I wtedy idziemy do wolnych głosów. Tak. Jest to nie, to jest 30 stycznia. To ja pierwsza. Dobra, czy już koniec? No to Andrzej, to odnajdę, ale... Ja proszę po prostu odesłanie tej korespondencji. Oczywiście, ale nie ma Emilia. Nie, jeszcze do zarządu będą, czy ktoś też ma do zarządu? Nic, dziękuję bardzo. Przechodzimy do wolnych wniosków. Szybko i na temat. Ja wygodę. Dobra, więc Mieszka pierwszego powiedziałam. To bym prosiła po prostu o to, żeby razem z tamtym pismem, o którym rozmawialiśmy wcześniej, po prostu zgłosić kwestię interwencji przy parkingu, przy końcu ulicy Mieszka Pierwszego, przy przychodni, żeby tam był porządek, to jest jedno. Dwa, nie wiem, czy to można zgłosić do Urzędu Miasta, nie wiem, do kogo zgłosić, więc tu pytanie właśnie Monika do Ciebie, żebyś mi odpowiedziała, jak taką sytuację rozwiązać. Czy jest i czy była możliwość postawienia w tym miejscu, właśnie przy tym chodniku, jak jest parking, tablicy ogłoszeń, takich zwykłych na nóżkach tablicy ogłoszeń, czy była... Na tablicy ogłoszenia to trzeba generalnie mieć pieniądze. Znaczy, moje pytanie jest, bo mówiłaś też nawet, że jest gdzieś tam wolna ta rezerwa, więc z czego to wynika? Osiedle Piastowskie jako jeden z niewielu jest zupełnie odcięty dla mieszkańców. Mieszkańcy nie mają żadnej możliwości wieszenia jakiegokolwiek świstka. Nawet żeby Rada chciała cokolwiek. My nie mamy takiej możliwości, jest to zupełnie zablokowane. Więc to jest teren miejski i stwierdziłam, że tędy tak dużo osób przychodzi do przychodni, do przedszkola, że to społecznie byłoby bardzo potrzebne i zlikwidowałoby cenzurę i monopol, jaka jest na tym konkretnym osiedlu. To jest drugi postulat. Trzeci postulat w odniesieniu do tego, co mówił pan Andrzej i co w moim odczuciu też tutaj zostało zakomunikowane, między innymi też przez panią. Kwestia komunikacji. Nie wiem, jak państwo się zapatrujecie na to, ale żyjemy w XXI wieku i jest możliwość, jest nawet u nas na osiedlu Piastowskim też jest grupa, którzy prowadzą osoby takie fajne spotkania, mogą w ciągu godziny poprowadzić
warsztaty nad tematem wypracowania sposobu komunikacji, wyłapania, co jest nie tak, jak to możemy zmienić i tak dalej. I możemy się zwrócić z taką prośbą i przynajmniej póki pracowałam w Urzędzie Miasta, jak zaproponowałam, zgodzili się nieodpłatnie poprowadzić godziny warsztaty, przynieść, po prostu przedstawić później wnioski. Więc być może byłoby to jakimś sposobem rozwiązania sytuacji z problemem z dostępem do komunikacji. I ostatni postulat, bo zarówno o tym o komunikacji, jak i o tym ostatnim postulacie, czyli poświęceniu czasu na przygotowanie strategii wizerunkowej, też pisałam w mailu. Moja propozycja jest taka, żebyśmy jako Rada Dzielnicy poświęcili jedno spotkanie w tym konkretnym kontekście i nie mam tu na myśli zmiany wizerunku takiej na siłę, bo do tej pory było źle, a my do tej pory chcemy dążyć, tylko po prostu to musi być strategiczne myślenie. To nie może być po prostu robimy chaotycznie parę zadań, że tworzymy Facebooka, na Facebooku mówimy głosujcie, bo my wam mówimy. I ani nikt nie zna Rady Dzielnicy, nie wie o co chodzi i nie wie dlaczego wy mi mówicie, a co ja mam z tym robić. Więc jeśli byśmy się zgodzili na tym, żeby któreś spotkanie, no nie mówię całe, ale chociaż część poświęcić takiej strategii, to moja prośba wtedy do Ciebie, Moniko, żeby spróbować zorganizować, przynajmniej wysłać zaproszenie do przedstawicieli różnych rad dzielnicy z prośbą, żeby oni przedstawili, jak to u nich wygląda. Takie dobre praktyki, nawet jeśli nie mogliby być osobiście, może było to poprosić o przesłanie takich propozycji, nad tym się zastanowić. Dwie moje takie propozycje, które w tym zakresie na szybko mogłabym zaproponować, to jedno to, że te nasze protokoły z naszych spotkań, ewentualnie pisma, nie w treści takiej, jakie one są dokładnie, tylko w kluczowe takie rzeczy przedstawiać w formie postu właśnie na Facebooku, z tego względu, że ludzie właściwie nie wiedzą, o czym my obradujemy, nie wiedzą, co my tutaj, jakie rzeczy uzgodniliśmy, do kogo wysłaliśmy to pismo, w jakiej sprawie i jakby to przerobione na krótkie posty będzie takim sygnałem, że tak działamy, a nie tylko chwalenie się, wyremontowaliśmy chodnik, bo wtedy są na przykład konflikty, a dlaczego chodnik, a nie coś tam innego. Ale to jeden protokół poprawi. Że... To nie chodzi o protokół zacytowany, bo protokół jest w specyficzny sposób pisany. Nikogo nie interesuje, że przyszło 13 członków i tak dalej. Tylko bardziej kwestie, że na przykład było głosowanie nad tym i tamtym i podczas posiedzenia zrobiliśmy to i tamto. Ludzie chcą wiedzieć, ja chcę wiedzieć. Ja dopóki nie przyszłam na Radę Dzielnicy, ja w ogóle nie wiedziałam o tym, że to ten twór jest i ten twór coś robi. Więc to nie chodzi o to, bo my tak naprawdę nie robimy dla siebie. To pismo, które przeczytałaś u Festynie, też nie ma postu o tym. Nie wiadomo o tym, że jest taki festyn. Ja rozumiem, tylko chodzi mi o to, że moim postulatem odnośnie tego jest zastanowienie się, bo ja wam rzucam na szybko teraz te propozycje. Natomiast chodzi mi o to, żeby się zastanowić nad strategią komunikacji, bo to nie jest takie poprzód, że... Czy
Wiceprzewodniczącą zarządu Gminy Góry. Zadowoleniem było 7 głosów, przeciwnych 2, wstrzymało się 4. 13 głosów było ważnych, 0 nieważnych. Wszystko. Było uznanie. Gratulujemy. W takim razie wiedzą, że Rada w wyniku tajnego głosowania wybrała na punkcie zastępcy przewodniczącego zarządu Rady Dzielnicy Góry, panią Lucynę Pec. Przechodzimy w takim razie do punktu 7. Przeprowadzenie. Tak? Na pierwszym posiedzeniu głosowanie było na poszczególnych członków zarządu oddzielne. Tutaj, jeżeli pan Dowacki odchodzi jako przewodniczący, jestem przewodniczący, to praktycznie zwalnia się miejsce całkowicie w zarządzie. Jedno. Jak to jest? Na zwolnie musi zostać uzupełniony. Aha, czyli pan Dowacki nie jest wybrany, tak? Tak. Ja rozumiem, że jeżeli rezygnuje pan z funkcji wiceprzewodniczącego zarządu, to jest jednoznaczne z rezygnacji w pracy w zarządzie, bo on nie jest zarządem. Czy to członkiem Rady Dzielnicy, nie jest członkiem zarządu? Jasne. W takim razie 7 punkt, przeprowadzenie głosowania w sprawie absolutorium dla zarządu Rady Dzielnicy Rury za rok 2017. Proszę uwzględnić wytyczne Urzędu Miasta, który stwierdził, że głosujemy nad absolutorium dla zarządu za rok 2017, czyli od stycznia do grudnia, bez względu na to, kiedy myśmy zaczęli pracować. To znaczy, no uchwała, jest, tego, tak, uchwała jest tak sformułowana. Formalnie. Więc formalnie tak to wygląda, dlatego proszę się nie dziwić, że to, co tam się pojawiło, to jest właśnie za sam rok.
No i teraz tak, wpłynął do mnie protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna Rady Dzielnicy Rury niniejsze wnioskuje o udzielenie absolutorium zarządowi dzielnicy Rury za rok 2017. Trzeba poczekać. W posiedzeniu komisji... Przepraszam bardzo, proszę o zmienić głos. Już momencik, tylko przedstawię. W posiedzeniu komisji uczestniczyli pan Grzegorz Matejak, przewodniczący, pani Lucyna Frys, członek. W tym momencie... Tam jest biura. Tak, ale to za chwilę, bo to trzeba będzie uzupełnić na następnym już spotkaniu. Pani Katarzyna Kosowucka, pani Małgorzata Wasek i pani Anna Modzelewska-Kolasa. Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem rocznym z działalności Zarządu Dzielnicy Rury za rok 2017, przedstawionym przez panią przewodniczącą Zarządu Rady Dzielnicy Rury, Monikę Kwiatkowską. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów Komisja Rewizyjna postanowiła zaopiniować pozytywnie udzielenie absolutorium obecnie urzędującemu Zarządowi Rady Dzielnicy Rury. Bardzo słucham Państwa, bardzo proszę, bardzo się głos. Ja chciałem przekonać, bo to jest jeden z przykładów łamania właśnie statutu i do takiego karygodnego łamania statutu. Proszę Państwa, przepraszam, ale muszę się powołać na odpowiednie zapisy. Mianowicie paragraf 7 statutu Rady Dzielnicy informuje, organami dzielnicy są Rada jako organ stanowiący i kontrolny, Zarząd jako organ wykonawczy. Zarząd, nie przewodniczący zarządu. Proszę mieć to na uwadze. Zarząd tak naprawdę nie miał w zasadzie żadnej możliwości odniesienia się do protokołu, sprawozdania, który został przedstawiony Komisji Rewizyjnej. Ale dlaczego? Ano dlatego, że posiedzenie zarządu odbyło się 15 marca, gdy członkowie zarządu otrzymali wersję papierowej sprawozdania. Natomiast okazuje się, że komisja rewizyjna dzień wcześniej spotkała się, obradowała i zajęła stanowisko w tej sprawie. Nad czym obradowała? Na jakim protokole? Pani przewodnicząca. To jest dobre pytanie? Tak. To jest komisja rewizyjna obradowała nad protokołem, nad sprawozdaniem z działalności zarządu, który przedstawiła komisji. W dniu 14 marca. Czyli rozumiem, że pani przygotowała sprawozdanie, przekazała komisji rewizyjnej i komisja na bazie tego sprawozdania obradowała i udzieliła, bądź udzieli wniosek o udzielenie złoży wniosek o udzielenie absolutorium, bądź nie udzielenie absolutorium. No to teraz moje pytanie, to się właśnie sprowadza, kolejny paragraf państwo przedstawił, przepraszam. Paragraf 17 ustęp 2. Rozstrzygnięcia zarządu zapadają na jego posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez przewodniczącą zarządu lub tam zastępcę, prawda? Rozstrzygnięcia zarządu zapadają na jego posiedzeniach. A ja chciałam się zapytać, jak się to odnosi do sprawozdania zarządu, o którym jest mowa tylko i wyłącznie w paragrafie, w sprawozdaniu rocznym zarządu w paragrafie 9. Paragraf 9, punkt 5. Przyjmowanie sprawozdań rocznych z działalności do właściwości Rady należą wszystkie sprawy należące do zadań dzielnicy, w szczególności przyjmowanie sprawozdań rocznych z działalności zarządu. Następnie punkt 7. Udzielanie absolutorium zarządowi do 30 kwietnia roku kalendarzowego. Nie ma nawet kwestii, nie jest nawet poruszona kwestia, czy sprawozdanie ma być w formie pisemnej, w formie ustnej. Nie ma wymogu w formie pisemnej nawet. Równie dobrze mogłam przed komisją rewizyjną usiąść i sprawozdać to, co zostało wykonane. Natomiast Andrzeju, ty wniosłeś chyba swoje uwagi jak zwykle do działalności zarządu i do sprawozdania zarządu w określonym wcześniej. Ujęte, ale to za chwilę. W większości ujęte zostały. Więc tak, jak wspomniałaś, jak najbardziej przytoczyłaś paragrafy, że Rada decyduje przyjmuje to sprawozdanie, natomiast wspomniałaś, w każdym tym zapisie jest zarządu. Natomiast, żeby uściślić, w skład zarządu wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz czterech członków zarządu. To jest zarząd.
Zarząd to nie jest przewodniczący zarządu jednoosobowo, tylko zarząd składa się z 7 osób. I teraz, jak przytoczyłem, rozstrzygnięcia zarządu zapadają na posiedzeniu. Jak mogło rozstrzygnięcie zapaść na posiedzeniu o, czy taki protokół sprawozdania przedstawiamy, czy nie, jak komisja rewizyjna podjęła decyzję przed tym, niż członkowie zarządu mogli o cokolwiek się wypowiedzieć. Bo nawet przed tym 14, gdzie przekazałaś komisji rewizyjnej, nie przekazałaś wersji elektronicznej członkom zarządu tego protokołu. Ja w dniu bodajże, jeżeli chciałbym skłamać, ale chyba 3 marca, jakoś tak dwa tygodnie wcześniej, przesłałem członkom zarządu zestawienie, gdzie tam mówiłem, że zastrzegłem, że zapewne to nie są wszystkie działania podjęte przez zarząd. I tak naprawdę te działania, już pomijam jakieś takie błahe, ale istotne działania, nie zostały w tym sprawozdaniu ujęte w mojej ocenie. Natomiast nawet to świadczy o charakterze jakby działania, gdzie w mailu było to ujęte, że jako przewodniczący zarządu nie liczy się z członkami zarządu, opinią członków zarządu, jesteś co chcesz. Przykładem tego typu, takim chyba najbardziej wyostrzonym jest podjęta uchwała przez Radę Dzielnicy Rury odnośnie kontrarów. I nie chodzi o treść, zasadność kontrarów, bo Rada w zdecydowanej większości powiedziała się, że nie chce kontrarów. Ja to szanuję, natomiast forma procedowania jest skandaliczna. Bo ja w tamtym okresie kilkukrotnie prosiłem Cię, żebyś zwołała posiedzenie zarządu, uwzględniła dyskusję członków, żebyśmy razem jako zarząd wypracowali stanowisko i takie stanowisko przedstawili po prostu posiedzeniu. Mimo moich próśb jasno określiłaś, że nie, przedstawi swoją uchwałę i tak zrobiłaś. Gdzie w ostatnim momencie jeszcze jakąś, nie wiem, czy to nawet formy kompromisowej uchwały można było to nazwać, natomiast tak czy inaczej bez konsultacji z członkami zarządu. I w takiej sytuacji, gdzie z nami się w ogóle nie liczysz, mało tego, ta korespondencja, przepływ informacji jest wątpliwy, ja nie widzę tu możliwości współpracy. Czy ja się mogę, to już wyraziłeś to po raz kolejny, setny, endny. I wciąż efektów nie ma. Dobrze, powiedzcie. Właśnie pani proszę, może to nie jest dyskusja na temat właśnie mojej osoby, ale ja muszę się odnieść, a mianowicie. Nie chciałam prowadzić dyskusji na temat kontraruchu na poziomie zarządu, dlatego że uważałam, że jest na to miejsce na poziomie rady. I każdy w kwestii kontraruchu miał szansę się wypowiedzieć i się wypowiedział. Więc zupełnie nie widzę tutaj zasadności twoich zarzutów, absolutnie. Dobrze, ja bardzo przepraszam, ale my mamy nie mówić chwileczkę, mamy nie mówić tylko o kontraruchu, ale o różnych rzeczach. Ja chcę zapytać o jedną rzecz. W tej chwili, jeżeli chodzi o zarzuty, chcę dobrze zrozumieć, co chcę pan przekazać. Mianowicie, czy uważa pan, że postępowanie pani przewodniczącej zarządu jest niezgodne ze statutem? Bo z tego, co tutaj słyszę i to, co widzę w statucie, ja mam odmienne zdanie. Czy konieczne jest, żeby pani przewodnicząca zarządu ma prawo uwzględnić państwa głos pewnie za pewne propozycje, ale z tego, co widzę tutaj w statucie, jest powiedziane, że musi zwołać przynajmniej jedno posiedzenie zarządu na kwartał, czyli raz na 3 miesiące. Czy takie coś miało miejsce? Już się odnoszę do pani słów. Proszę państwa, problem jest łamania statutu, a nie czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. A statut jasno określa, paragraf 14. Projekty uchwał powinny być złożone. Projekty uchwał dotyczące zadań wymienionych w paragrafie 5 wraz z uzasadnieniem mogą wnosić przewodniczący rady, czyli pani Kasiu, zarząd, nie przewodniczący zarządu, tylko zarząd. Komisja powołana przez Radę lub co najmniej 3 członków Rady. Łamanie statutu następuje, nie że dyskusja tutaj się pojawiła, bo bardzo zasadnie, ja się cieszę za tą dyskusję, bo każdy mógł się wypowiedzieć. Natomiast podjęcie uchwały, która została wprowadzona do porządku obrad niezgodnie ze statutem, ze złamaniem statutu, tak naprawdę 2 punktów, bo jeszcze 1 punkt został złamany, świadczy, że... Przepraszam.
bo jako przewodnicząca rady mam prawo wnosić uchwały, tak? Tak, ale wniosła to pani przewodnicząca, przewodnicząca zarządu. Zresztą przed chwilą dzisiaj zapytałam, czy to pani jasne. Wnosiła. Pani Monika też potwierdziła, że dzisiejszą uchwałę też wnosi, wniosła ona. Emilia i ona. A statut jasno określa, że trzy osoby. A ten, że wniosłeś dzisiaj uchwałę jaką? A masz podpisy? Trzech członków. A dotrzymałeś terminu? Bo jeszcze niedawno się czepiałeś dwutygodniowego terminu. Nie dotrzymałeś. Nie dotrzymałeś. Nie będziemy rozumieli, bo cztery dni przed posiedzeniem wniosłeś. I teraz tak, jeżeli ci odpowiada, to zarzucasz mi pewne kwestie, ale jeżeli ci odpowiada interpretacja statutu na swoją korzyść, to ją przyjmujesz, a jeżeli ja interpretuję to w inny sposób niż ty, to jej nie przyjmujesz. Nie, sygnalizuję od samego początku, że kierowanie zarządem, ale też i radą nie jest właściwy sposób. I teraz rzecz jest tego typu, że tak jak tutaj zostało powiedziane, że część wniosków było przyjmowane, po prostu przyjmowane bez głosowania, co jest łamaniem statutu, ale okej, to ja się pytam, jak my mamy funkcjonować? Wedle statutu czy według uznania? Bo teraz jest kluczem, jeżeli zostały zgłoszone choćby wnioski przez pana Piotra odnośnie osoby przeprowadzającej dzieci na filaretów i ten wniosek nie został przegłosowany, to dlaczego zarząd się tym nie zajął? Jeżeli uznaniowo przyjmujemy, a zajął się znasz wnioskiem pani Lucyny Fryc odnośnie usunięcia pojemnika na ulicy Glinianej, a rzecz jest tego typu kontrowersyjna, że ten pojemnik akurat stoi przy moim bloku i takie działania, nawet bez mojej wiedzy, jako przedstawicieli mieszkańców, jako członka zarządu, gdzie później dzwoni zarządca, informuje mnie, że dostał pismo od Rady Dzielnicy, której jestem członkiem, o żądaniu usunięcia pojemnika, gdzie ja nawet nie wiem, czy coś takiego było. No trochę głupio wyszło, prawda? Warto by było poinformować. Bardzo proszę. Jeżeli można. Ja mam jedno pytanie. Czy jeżeli dyskutujemy, głosujemy cokolwiek na razie, czy to już obowiązuje w tym momencie przewodniczącą czy zarząd do realizacji? Ja podam, tak? Ja podam przykład. Ostatnia rada przed wakacjami. Tutaj są świadkowie, akurat na następnej radzie tych osób nie było. Przegłosowana została sprawa placu zabaw w Wąwozie, jego likwidacja i przeniesienie. Pani Monika zobowiązała się tylko i wyłącznie do tego, żeby przedstawić kosztorys. Tylko i wyłącznie. Pani Monika na następnym spotkaniu przedstawiła kosztorys, ale zarówno jednej strony, czyli demontażu i przeniesienia, jak również remontu i z zaznaczeniem, że remont jest lepszy. I oczywiście państwo przygotowali zadanie tych lepszych i nic nie wyszło, ponieważ pieniędzy nie było. Ale pieniądz na chodnik poszedł ponad 40 tysięcy. Ponad 11 poszło na leżącego policjanta. Ja od razu powiem, 11 tysięcy takie coś, to znaczy, że miasto chyba nieźle tutaj kogoś kroi. Szczerze mówiąc. Nie, tylko że pieniądze zostały przeznaczone na dwie rzeczy tylko. Teraz ostatnia nasza rada, gdzie żeśmy rozdysponowali pieniądze wszystkie, nawet trochę zabrakło. Pani powiedziała, że plac zabaw to prosta sprawa, zremontujemy i przekażemy. Jakim cudem? A właśnie mam rozwiązanie. Jakie? Jak żeśmy rozdysponowali pieniądze, to skąd ma pani teraz pieniądze? Ale niech pani tylko powie teraz, skąd ma pani pieniądze, jeżeli to nie było przedyskutowane przez radę. Jeżeli pani w tej chwili chce sama zdecydować. Nie chcę sama zdecydować, ale spokojnie, dobrze? Bardzo proszę, spokojnie, po porządku. Ale przecież to nie jest materii naszej dyskusji. Absolutorium, dokładnie. Właśnie na ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja ze zdumieniem wysłuchałem tego, co pan były przewodniczący zastępca powiedział. Znaczy, rozumiem, że zostało złożone sprawozdanie, ale czyje to jest sprawozdanie do... Panie przewodniczącej zarządu. I to jest dla mnie zdumiewające. To nie jest zarządu. Jeżeli to nie jest sprawozdanie zarządu, a nie jest, bo rozumiem, że zastępca no, też jest chyba członkiem tego zarządu, tak mi się wydaje przynajmniej, to jest sprawozdanie czyje. I dlaczego komisja rewizyjna je przyjęła? Ale sprawozdanie... Ale mogę, spokojnie.